Ona mówi, no przestań Gośka, jak Jezus Maria, ja dzisiaj zwariuję po prostu. Z tobą. Tyle rzeczy się działo. Ja mam takie, ty stara, ale ja naprawdę myślę, że ty mnie nie znasz. Kto wie, dajcie sobie czas. I ona mówi, no co ty Gośka? Ja mówię, ale jaka Gośka? Do jakiej Gośki ty dzwonisz? Tak. I to jakieś inne, nie? Inne nazwisko mi podała w ogóle z jakiegoś innego miasta. I wtedy dopiero się zorientowała, że mi opowiedziała cały swój dzień. Tak. I że właśnie... Fajnie już... jakby tak na jakimś małym szczególe się wysypała. Wiesz, że tak. Do tej pory szło ci dobrze, Mariola, ale tak. Kiedy powiedziałaś, że moje ulubione kwiaty to habry, kiedy wiesz dobrze, że mój narzeczony zginął pod Marną, więc nie jestem... Nie dokładnie. Ale też tak się zastanawiałam, że może ostatecznie to na przykład był ktoś, kogo ja gdzieś spotkałam, no bo jakby taka zbieżność imion może miała mnie w telefonie, tylko... Po prostu nie wiem w sumie. Chyba w końcu nie wiedziałam, kim ona była. Ale może nie zapamiętałaś ze względu na to, że za szybko przechodziła do bliskości i takiej relacji nieprzyjemnej. Po prostu. Może tak. Że ona przeskakiwała od razu, wiesz, te kilka etapów i od razu, wiesz, dopiero się poznałeś, a już ci opowiadała dzień i ty nie zapisuje jej numer. Ale podałaś, nie? Ona zadzwoniła. A może, o Jezu, no. Czasem nie, no bo się to... obrażali, jak na przykład podałam numer, a później nie odbierałam. No to jak wiadomo, dealerskie akcje. Tak. Ty... A propos, gadałam z Wiolką przed chwilą przez telefon i mówiła, że mam od ciebie nie brać narkotyków. Nie, bo ja też nie rozdaję. No, nie, no wiem. To jest nielegalne, się dowiedziałem. Tak. Musiałam czekać na interpretację Sądu Najwyższego, czy można rozdawać narkotyki, ale nadal jest to, mimo że nie mam zamysłu zarobkowego za tym, nawet filantropia nie jest. To również pozrów ją retroaktywnie. Oczywiście. To tylko brakuje mi Michała Lei, mam cały abordaż. Tak, abordaż no. impro dołożony. To ciekawe w sumie, kiedy wy zaczęłyście to robić z Michałem Leją, najwybitniejszym, no jakby to nazwać, wy jesteście z północy najlepsze, a on jest z południa najlepsze. Ach, przestań. zaczęłyśmy, no my razem robiłyśmy z Wiolką to już od, ona była chyba w gimnazjum, ja byłam w liceum, więc to już, wow, to była gówniara taka, Boże Święty. Ja byłam starsza 3 lata czy 4, więc nie byłam mniejszą gówniarą. Wow. Ale Michała ona raz przyprowadziła po prostu. Jasne. Przyprowadziła raz gdzieś, jak byłyśmy w Gdańsku i miałyśmy grać we dwie, bo najpierw grałyśmy we dwie. Mm-hmm. Znaczy jeszcze wcześniej byłyśmy w ekipie tamtej. Tak, tak. Z północnej, potem grałyśmy we dwie, a potem dzwoni do mnie i mówi, Różalska, a mogę przeprowadzić kolegę? Tak. Michała Lei, on jest stand-uperem, on jest super, on jest śmieszny, on będzie śmiesznie improwizował. I on takie, no dobra, przyprowadź ty, panie. I tak się poznaliśmy z Jasne. Nią. I wystąpiliśmy, no i się dobrze bawiliśmy. No kurczę. I tak jakoś, wiesz. Ale to jest ciekawe, to jest taki pełzający projekt, nie? Bo wy się tak spotykacie co pewien czas. Tak. I czy łatwo wrócić do takiego, czy to się zapomina jakieś tam, czy to jest jak z jazdą na rowerze, że się zawsze wywracasz i mama musi pomagać, nie? Ale że po prostu... Jak to działa? Bo to w sumie człowiek się zmienia, nie? Na takim etapie życia, jeżeli jest, nie jest ten, wiesz, na bieżąco, to może być to jakieś tam, czy nagle na przykład, o właśnie, czy coś, jakiś wyszedł kwas, bo się tyle nie widzieliście? Nie, 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 my raczej jesteśmy wobec siebie przynajmniej pokojowi, tak. Jak tak się zastanawiam nad charakterami. Jesteśmy trzema bardzo różnymi charakterami. Jasne. To jest tak, że my z Wiolką jesteśmy na przeciwnych biegunach. Mhm. No tak, tak, tak. To w sumie bym do tego też chciałem przejść. Ale ja jest tak trochę w bok po prostu. On jest gdzieś pomiędzy, jakby trochę jeszcze jest inny, no nie? Tak. I przez to, że jesteśmy tacy różni i mamy różne doświadczenia, i ja głównie impro, nie głównie stand-up w ostatnich latach przynajmniej, to też jakoś naturalnie te role sceniczne trochę się tak dzielą, Jasne. Że typu oni częściej spuentują, a ja częściej skleję coś na przykład, Jasne. Nie? Więc Dobra. To się uzupełnia. Jasne. Ty się rzucasz na granaty, a oni rzucają granaty. Tak. No, też sobie na więcej granatów pozwalam z nimi, bo wiem, że właśnie... Coraz więcej granatów, kurczę. Tak, jakby to tak się obrzucamy. No. Swoją drogą ostatnio się zastanawiałam, czy wszyscy mieli rzucanie granatem na PO w liceum? Miałem nie, nie. Ja miałem wyłącznie teoretyczne. Nie Naprawdę? Wyszliśmy poza ten, My poza rzucaliśmy klasę. Na boisku granatami. Tak? Więc wiem, Super. Jak rzucać jakby co w bok trzeba. Tak, bo tak. Jak rzucisz prosto, ci spadnie pod tak, nogi. Tak, jak ninjowską tą strzałką, z gwiazdką. Tak, trzeba jakbyś
To się zasiewała po prostu. Tak, ale takim, jak taka katapulta, że bokiem się tak rzucało. A super, i wtedy... ale takim hakiem, wiesz. Tak, takim hakiem, takim lobem. No i wtedy leciało najdalej. No, no oczywiście. To ostatnio mi się to przypomniało i już tak się z tego nie śmieję jak kiedyś. No, zgadza się, kilka rzeczy. No niektóre tam, mnie do dzisiaj dziwi, że tam u nas największe jajca to były oczywiście te podstawowa opieka, ta pomoc medyczna. No, tak, z małą Anią. Tak, a wiesz, że mała Ania, ja to ostatnio tak. odkryłam, że jest tym odlewem utopionej dziewczyny. Tak, prawdziwej utopionej. Z jakiegoś tam 18 wieku czy zgadza się. No ta, wiesz, no, to już się nie da rady jej uratować, to już jest sprzężenie takich czynników. Silniejszy od nas, tak, nie tylko ta woda. Trochę odbiegłam, byliśmy przy... A nie, nie, tylko właśnie, modelu. Bo takie, takich, no bo to też dosyć wyjątkowa perspektywa, bo ty chyba też jakby masz wiele takich rzeczy, gdzie po pewnym okresie czasu wracasz i widujesz się z tymi ludźmi, nie? Po takim rozdzieleniu. No oczywiście najdłuższe to chyba ten pandemiczne, nie? Bo to tak. musiało być dość dziwnie. Udało się od tego czasu jakoś tam pojechać gdzieś za granicę, bo ja wiem, że to też była okazja, bo miałaś ten za granicą? Czy ja byłam za granicą? Ostatnio z impro, chyba po pandemii nie, byłam ostatni raz na festiwalu w Szwajcarii w październiku 2021? Tak, okej. Okay. 20, bo to był pierwszy rok pandemii. Zgadza się. I wtedy właśnie miałam... te sytuacje. W ogóle to była bardzo, bardzo taka surrealistyczna sytuacja. To było w Davos. Jak... Nie? Przy okazji spotkania milionerów. Oni chcieli to... trochę odpocząć od podejmowania decyzji wiążących cały świat. I słuchajcie, wieczór, tak. Let's go! Tak, tak. Ja tam w ogóle się bałam, że właśnie, że ugrzęznę w tej Szwajcarii, bo złapię COVID-a i umrę na biedę po prostu. O, nie? Rany. Bo tam nie, na festiwalu to oni wszystko za wszystko płacili, ale wiesz, jakbym miała tam siedzieć sama, to chyba pod mostem, a był październik. Ale nadmienię, że Szwajcaria jest bardzo opiekuńcza też. Tam można, niektórzy ludzie nie wiedzą, że tam można tak przyżuleć. Znaczy się, nie używam tego słowa pejoratywnie, raczej, że możesz żyć na ulicy i oni są nawet okej z tym. Nie jest tak źle. No, no to mogłam, no. Gdybym to wiedziała wtedy. Musisz go jakiegoś obsadzić. Ale był festiwal, mimo że właśnie cały świat wtedy szalał. To było, tak. to, ten październik to było szaleństwo, bo też do ostatniego dnia, bo tam z siostrą leciałam, sprawdzałyśmy te statystyki, bo było powiedziane, że powyżej jakiegoś progu nie można wjeżdżać, jeżeli dany kraj przekroczy jakiś tam próg. Tak, i totalnie Polska była na granicy i nawet przekroczyła, ale się zdziwiłam, że to przemilczeli. Podobno dlatego, że dużo Polaków tam jabłka zbiera i po prostu nie chcieli się pozbawić tej siły roboczej. Więc udało się tam polecieć, a sam festiwal znowu był taki... Znowu nas to uratowało, dzięki. Tak. Dwie rzeczy. Maryja Matka Boska oraz fakt, że Polacy zręcznie zgłosili po raz kolejny. Są świetni w jabłkach. Tak, dokładnie. Ale było to dziwne na przykład dlatego, że musieliśmy nawet próby mieć w maseczkach. Wszystko było w maseczkach. Siedzieliśmy obok sceny w maseczkach. Jasne. Jak był jakiś spektakl, że po prostu siedzimy obok i wchodzimy do gier, to dopiero wchodząc na scenę się je zdejmowało. Jasne. Na widowni też, no wiadomo, maseczki, ale było tak, że był ruch jednostronny, że tylko z prawej, prawy korytarz to było wejście, lewy to było zejście. Okej. I że jakby tak wiesz, jak miałeś... A jasne, to dla niektórych tych gier, to musi być też jakby trochę to, trudniejsze, tak? To bo... nawet nie, że na scenie, tylko widownia. A widownia tak chodziło. Widowni był. Tak, ruch widowni. Panoptikon tak to się nazywa. Jak się obracało i wiesz, jak Jeremy Bentham. I właśnie tam miałam sytuację taką jak z filmu, bardzo mocno jak z filmu. Otóż wracałyśmy stamtąd, bo w ogóle ludzie odpadali, repertuar się zmieniał każdego dnia, dlatego że na przykład ktoś miał przyjechać, ale właśnie złapał COVID, albo miał z kimś kontakt, albo jeden z organizatorów nas odebrał z lotniska, a potem następnego dnia już siedział na kwarantannie. Tak. Albo też ekipa z Niemiec musiała uciekać o północy, mimo że miała siedzieć przez tydzień, bo zamykali im granicę. Ja myślałam, że kareca im się zamieniła. Tak, to wyglądało do maksa, tylko że małe COVID-y ją ciągnęły. I byłyśmy na lotnisku, wracając już po wszystkim, bo się nam udało się, to poszłam jak to zwykle na lotnisku się psiknąć czymś, bo zawsze coś trzeba się psiknąć, co pachnie. No i właśnie mam takie, jakieś gówniady, ten perfum nic nie czuć. I podstawiłam siostrze pod nos, a ona mówi, o Jezus, jaki mocny. I miałam takie, o, to chyba kłopoty. I wtedy poczułam się, jakby mnie zombie ugryzło, ale jeszcze nikt o tym nie wie. Jasne. I mówię siostrze, że nie, nic nie czuję, nie? Jasne. I wszystkie klamki. Pa, tak, pa, tak, pa, tak. I wtedy szybko rozsiałam, żeby tych Szwajcarów dojechać. I jeszcze na wejściu do samolotu stała stewardessa z tym pstrykiem. Co tam groziła?
No i miałam takie, Ryana, nie, to się robi zdesperowana, ja ci powiem, że dosłownie przed wejściem to było, to... Pani odda tę torbę, ale to ja wykupiłam, no. Nie, właśnie, tak się bałam. Ten moment, tak? To też jest dosyć takie upiorne. To była bardzo długa minuta oczekiwania na wejście, aż mi pstryknie tym termometrem. Tak, ale jakby nic nie mówiła. No co ty to wiesz, tam zawiną się w słoninę, chwilę pójść do sauny, posiedzieć przy ciepłych kamieniach, wiesz o co chodzi. Te polskie metody, coraz bardziej absurdalne już tam w momencie, co mam zrobić? Gdzie? Poczekaj, ale chcesz wtedy, że jesteś chory, czy żeby zbić gorączkę? Żeby być w idealnym limbo zawieszeniu, w tak zwanym kwantowym stanie. Spin choroby jest nieustalony. Nie wiem, faktycznie, to każdy miał w sumie taką symulację trochę, wiesz, i też właściwie też granice własnej odpowiedzialności musiał trochę ustanowić. Tak. Ale to może spytam o co innego, bo nie miałam jeszcze okazji w sumie. Bo wiesz, zawsze jednak występy impro to one też zależą na tym, że publiczność poczuła się jako część też tego spektaklu. To czy w tych warunkach covidowych to się udało, żeby ich trochę tam wciągnąć, czy jednak ta separacja była za trudna do pokonania? To było bardzo ciekawe, bo Szwajcarzy są bardzo zdyscyplinowani, przynajmniej z tego, co tam widziałam. I tak jak zazwyczaj na impro się pyta o sugestie widowni, oni krzyczą, tak tutaj było wiadomo, że teraz nie mogą krzyczeć, tylko mają podnieść rękę. Jasne. I wtedy konferencjer mówi, no to proszę pani. Tak. I wtedy pani zza maseczki mówiła swoją sugestię. Super. I byli mega grzeczni, nadal się śmiali, tylko mieli się śmiać bez plucia na innych. I jakoś widocznie też sobie z tym poradzili. To trudne, to polski stand-up to by nie dał rady. Bo tam się śmiejesz głównie plując na innych. Tak, ale tak to wyglądało. No tak, no to było trochę impro online, ale to był straszny koszmar. Właśnie, to przyznam, było... że ja do teraz będę wspominał jednego bohatera, który odegrał scenę impro sam na 6 postaci w domu, na open micu. Madman, absolutny madman. Po prostu w tym momencie ja już tylko z szeroko otwartymi oczami to oglądałem. Dawno takiej odwagi nie widziałem. Odwagi, naprawdę autentycznej odwagi, gdzie wiesz, postać tu. Mm-hmm. Solowe impro, strasznie trudne chyba. Tak. Ja się nie znam, ale to wygląda. Nie, tak, no. Upiornie. No. Ale słuchaj, to w ogóle było szalone, dlatego że właśnie były te różne występy online, takie na Zoomie, ale mi się zdarzyło w tym czasie sędziować w mistrzostwach USA College Impro. Wow. I oni robili to online, normalnie robiliby to na żywo, tak. Ale ja sobie siedziałam w Polsce, tak. I oglądałam, jak jakieś studenciaki z różnych uniwersytetów grają scenki do kamerek, tak. I przydzielałam im punkty. I dla mnie to już było tak abstrakcyjna sytuacja to była. Niesamowite. To musiało być, ale coś się wyróżniało tam, jakbyś miała opisać na przykład, jestem zainteresowany, bo to w sumie, wiesz, wspólnota wiekowa też czasami ten, ale dość zróżnicowane bywają tam. Chociaż ci ludzie, którzy robią impro w Stanach na koleżach, to mogą być dość podobni do siebie, ale o czym oni głównie mówią w tych swoich skieciach? Studenciaki to takie po prostu są chyba wszędzie takie same, nie? Nachlane i tak, miłości. Wszyscy kamikaze. A nie, wiesz, wiadomo, tak. Oni tam Jägera, wiesz, Jäger to jest ostateczne. Jäger shoty, tak. To jest ostateczne sponiewieranie dla nich. Tak. Faktycznie. Ale są też. No są trochę inni w ogóle Amerykanie w tym, jak grają, ale też można zobaczyć, że różne ludzie z różnych krajów faktycznie w zależności od ich backgroundu kulturowego i w ogóle przyzwyczajeń tego, jak operują w tej ich codzienności, są po prostu inni i że można zauważyć to, że się różnią. Jeśli chodzi o międzynarodową scenę taką komediową, stand-upową, to ja bym tam pokusił się o pewną teorię, że tam ludzie raczej stosują dość uogólnień więcej niż w takim, bym powiedział, wyszczególnionym na państwa, ponieważ wiesz, nie wiesz, kto siedzi na publiczności i starasz się znaleźć ten wspólny mianownik i to jest jakby twoje tego. I czy jest tak podobnie w impro, że to jest jakby, wiesz, że jednak no, prosta sprawa, wiesz, jak to jest taki wieczór komediowy, to ktoś jest z Rosji, no to, no dobra, zmieńmy kraj, ktoś jest z Belgii, no to jest już Belgiem, nie? I to wszystkie to jest związane z tym, no dobra, to jesteś Belgiem, nie? Bo po prostu trzeba było, nie ma czasu, nie będziemy wchodzić w niuanse, to nie wiem, więc dość często to się opiera też na językowych sprawach, czy to podobnie jest w impro, czy różnice językowe, czy to jest raczej, wiesz, byś powiedziała, wyszczególnione na jakieś miejsce.
Jeżeli chodzi o różnice językowe, to przy występach po angielsku tak. one zazwyczaj dzieją się w okolicznościach festiwalowych na przykład. Jasne. I wtedy masz ekipę z różnych krajów. W związku z czym to nigdy nie jest angielski native. Tak, tylko wszyscy starają się mówić na tyle prosto, żeby ludzie z innych krajów się, co się dzieje, się rozumieli. Tak, tak, coś tu czuję. No bo zwłaszcza też różnica akcentów i tak dalej, to może być... Tak. Bo to jest stres chyba, nie? Jednak. Jest, ale też takie poczucie najwyższego chyba już zaawansowania dla siebie samej mam, kiedy uda mi się właśnie zrobić żart językowy po angielsku. Jasne. Bo to już... To jest kwestia też obycia po prostu z potocznym językiem, no bo to też musi nadal być żart, który będzie w prostym angielskim, tak. Żeby został zrozumiany przez wszystkich na widowni, a poza tym i tak lepiej, łatwiej jest zrozumieć ludzi, którzy nie są na przykład Brytyjczykami, chociaż Brytyjczycy i tak starają się mówić prostym językiem w takich okolicznościach. Zgadza się. A jeżeli chodzi o takie jeszcze różnice co do tego, bo powiedziałeś, że staramy się znaleźć wspólny grunt z widownią, bo wtedy tak. nas to bawi wspólne, to też ten grunt jest różny, dlatego tak. że na przykład robiłam sobie taki, bo jestem generalnie nerdem, to często pytam ludzi z różnych krajów o różne rzeczy. No i raz zapytałam o to, jakie są najpopularniejsze sugestie w ich krajach od widowni. Tak. Bo u nas to zazwyczaj, teraz to już się też zmienia, ale przez długi czas się głównie pytało o to, w jakim miejscu jesteśmy. Tak. I w Polsce takie 5 najpopularniejszych to jest prosektorium, tak. rzeźnia, cmentarz, toaleta i kościół. Tak. Więc wszystko gdzieś tam z jakimś tabu związane, tak myślę. No nie pomyślałem. No właśnie, ja dużo nad tym myślałam, wiesz? Myślałem, że bekowe miejsce. Ja myślę, że bekowe, ale dlaczego bekowe, widzisz? No jakby dlaczego bekowe? Bo tam dużo beki się dzieje. No. Same jajcarze tam. Aha, no tak, zwłaszcza w prosektorium i rzeźni. Same jajcowniki, wiesz? Jakby ktokolwiek kiedyś był w prosektorium po prostu beka. I rzeźni. No. Wydaje mi się, że z wesołym miejscem to kojarzy. I po prostu było to ciekawe, jak różne są te sugestie w różnych krajach. Jasne. I najbardziej zapadło mi w pamięć Finlandia na przykład, tak. że najpopularniejsze sugestie to było zbieranie jagód. Jezus. Sauna oczywiście, narty biegowe tak. i alkohol. Tak. To były te najpopularniejsze. A na przykład w Izraelu obrzezanie jest jedną z najpopularniejszych sugestii. Tak. Więc jak to się różni? We Francji była jakaś miejscowość, której w ogóle nie znam, ale podobno może to takie ich wejherowo, nie wiem, wiesz, może coś takiego, nie? No tam jest napięcie takie dość mocne między... A to było w Paryżu? Bo Paryż, wiesz, to jest Paryż i Francja, jak to chyba możliwe, że gadałam wtedy właśnie z improwizatorem z Paryża. Tak, to oni są cięci na to, tam jest grubo, nie? Tam jest wojna i to dość poważna. Ale wiesz co, no to też jest o tyle interesujące, że wy jakby w tym wypadku wchodzicie, wiesz, w rolę taką, emisariusz internacjonałów, kosmopolitycznego świata, który jednocześnie musi mieć jakieś... rozeznanie w tym. I czy ty w ogóle na przykład się interesujesz sprawami międzynarodowymi, jak dziwnie by to nie brzmiało? Słuchasz tam na przykład działu zagranicznego? Słucham i słuchałam też twojego podcastu. O rany, który był głównie o biciu się. To prawda, ale i tak miałam takie, ale super ma, ale ma fajny zalew. Ale tak, słucham działu zagranicznego jak najbardziej. Aczkolwiek mnie bardziej interesują, znaczy to nie jest przyklejone do zdania o dziale zagranicznym, tam jasne. Wszystko jest ciekawe. Ale ogólnie interesuje mnie kultura bardziej niż polityka. Oczywiście, na przykład, no nie? Ja też jestem kulturoznawczynią z wykształcenia jednego z. A jaką specjalizację byś określiła, czy raczej ogólną? Musiałam zrobić jedną, a zrobiłam dwie. Bo żeby zrobić drugą, musiałam zrobić pierwszą. Jasne. Już ci mówię, po prostu ja studiowałam wcześniej fotografię na ASP i tak. idąc na dopełniający na kulturoznawstwo, bo tylko te 2 lata tam robiłam, to musiałam zrobić taką podstawową, bo byłam z innego kierunku. Więc jasne. Musiałam zrobić studia kulturowe, gdzie było dużo antropologii i takich generalnych o kulturach rzeczy. Tak. A chciałam zrobić audiowizualną, bo chciałam o filmach. Oczywiście. Więc zagadałam z uniwerkiem, trochę się zdziwili, że mi się chce, ale powiedzieli, dobra, to jak zrobisz tamtą, to też możesz. Dobra. Więc zrobiłam takie dwie i pisałam. Zwłaszcza, że wieczorowe. Płać ile chcesz. Nie, dziadu. Bo jeszcze w tym samym czasie robiłam szkołę charakteryzacji, to o, rany, nie straciłem panie, my cię wieźli tak, wiesz, do spodu tam. A potem zrobiłam... Tak, nie, proszę pani, tu jest jeszcze kurs i tam, wiesz...
stuka w drzwi. Chodź, chodź. Mamy jedną, dawaj. Tak, tak było, tak było. I dokładnie, a potem jak jeszcze kasynie, właśnie... Jak kasynie, słuchaj, mnie było łatwo było mnie wrzucić na jakieś studia, naprawdę, jakby wystarczyło mi coś, wiesz. Fajnie, jak w dziekanacie za tobą stoi smutny pan z miasta i ci żeruje. To... Dobra, dobra, nie, pani Gosiu, się pani nie martwi, 10 tysięcy będzie. Dobrze, to ja się też lalkarstwa nauczę. To bym się nie zdziwiła, potem jeszcze właśnie poszłam na reżyserię filmową. Jasne, więc, oczywiście, to... bardzo dobrze. No, ale potem już skończyłam, więc... Z etap... Na... Ale powiem ci, że na początku pandemii trochę mnie skusiło, ja nie wiem, bo już miałam takie, miałam nie robić żadnych studiów i żadnych ale był nabór na podyplomówkę do szkoły Wajdy na reżyserię radiową i miałam takie, super. No zaczęłam też sobie podcast nagrywać, miałam takie, a może by doskonale, tak w sumie co by tutaj, czemu by nie. I to było też dla ludzi po studiach z reżyserii zazwyczaj, żeby być po studiach z reżyserii, trzeba być już po jakichś wcześniejszych studiach, więc jasne. To są dorośli ludzie, umówmy tak, się. Tak. I był egzamin taki na Zoomie na szczęście, bo jakbym pojechała do Warszawy, to bym... Doskonale, tak jak zwariowała. Pan Andrzej właśnie sobie wyobrażał. Tak, tak, dokładnie. I słuchaj, ten egzamin, ja byłam tak wściekła, że ja w ogóle, że po co, że to było tylko po to, żeby mi przypomnieć, że miałam tego już nie robić. Tak. Stare typy po prostu mi mówili, kazali mi mówić inwokację z Pana Tadeusza. Naprawdę, przysięgam, musiałam mówić inwokację z Pana Tadeusza. Pytali, ile było trenów Kochanowskiego, jakie były powstania i w jakiej kolejności i jaki super. Wpływ Sienkiewicz ma na dzisiejsze polskie kino. Wow. I miałam takie, dobra, nara. Zerowy, do widzenia, oddawać pieniądze. Dobrze, że tego. Tak, zaliczka jest zwrotna. Więc... Rany gościa. W ogóle, więc... ale to... No to cały zestaw tych, a w ramach, to czy ty tak raczej aktywistycznie do tego patrzyłaś, bo coś czuję, ale nie byłaś na kołach, mam nadzieję, jakieś tam zainteresowań i tak dalej. Nie, wiesz, no ja miałam impro wtedy, wiesz, też miałam wystarczająco tego wszystkiego. A nie, no to już faktycznie. No ale znajdujesz coś, że to się, prócz tego przygotowania, wiesz, tam narzędzi kulturoznawczych, wiesz, lakanowskiego spojrzenia na świat, to się przydaje jakoś w robieniu impro? Czy to chodzi głównie o to, że warto być ciekawy? To na pewno warto, ale też... I dziękuję sobie. Staram się jednak wykorzystywać te różne moje rzeczy w impro, zwłaszcza, że impro może być wszystkim i też tak się gdzieś mówi. Że skoro może być wszystkim, to czemu jest ciągle takie samo? Do tego dojdziemy. Mam pytanie, bo dzisiaj jechałem z Walosem pociągiem i on mówi, ty gościu, ty nie spytaj. Oho. Nie, to może, ale nie, zanim to, bo to wiesz, no. Mnie ciekawi o tyle, że... Mam dla ciebie jeden przykład po prostu, a propos kulturoznawstwa. Doskonale, świetnie. No. Przepraszam w takim wypadku. Nie, bo właśnie też powiem, bo zaraz nasze myśli odpłyną daleko. Tak. Więc na festiwalu w Toruniu, Impro, JO się nazywa, i jest w lipcu, raz zostałam poproszona do przygotowania, aby przygotować jakiś spektakl dla ekipy międzynarodowej w różnych językach. Tak. No bo takie też rzeczy się dzieją na tych międzynarodowych festiwalach. Zgadzam. Na przykład kiedyś, jak byłam w Seattle na festiwalu, to tam jeden spektakl był, jedna połowa obsady grała w swoich językach, każdy mówił swoim, a druga na przykład mówiła w swoim najgorszym języku, czyli takim, którym możesz kilka słów raptem powiedzieć. A co z ludźmi, którzy to słuchają? W porządku, bawią się, jest to ciekawe i śmieszne, więc to jest odpowiednik leksykalnego potrząsania kluczami, przecież czy oni się mają dogadać na scenie? Tak, oczywiście, że się mają dogadać i wtedy spektakl okazuje się nazywa Wieża Babel. Tak? Właśnie tak nazwałam w JO ten spektakl Babel, bo to dosyć oczywiste skojarzenie. I tam wymyśliłam sobie coś takiego, że było kilkoro improwizatorów z różnych krajów i że pomiędzy scenami, które graliśmy w różnych językach, jak wybieraliśmy sobie, czy teraz gramy w swoich, czy teraz gramy w danym języku, jasne. To zadawałam im pytania związane z, a propos ich krajów, z których przyjechali. Jasne. Typu, jaką mają kulturę na przykład, nie wiem, jedzenia i że na przykład Holenderka powiedziała, że miałeś szczęście, jak ci mama masłem posmarowała chleb, a nie tylko położyła ser. Jasne. No a Greczynka oczywiście to była oburzona tym święcie, tak. I w to taki, samo wiesz, tylko odwrotnie. Tak, to samo tylko odwrotnie, tak. Co? Więc i było to ciekawe, bo to był taki przekrój od właśnie Europy po Australię, bardzo różnych rzeczy, takich codziennych. Jasne. I to jest też to, co łączy nas z widownią, niezależnie od kontekstu kulturowego, to są te podstawowe ludzkie rzeczy, które wszyscy przeżywają takie same. I ładnym przykładem na to było, jak zapytałam ich, co wam mama mówiła, jak byliście mali.
I Niemiec powiedział, że jak chciał jakąś zabawkę, to mówił tacie, że chce, a tata mówił nie, a on mówił, ale Maciek ma, a on mówi, a jak Maciek wyskoczy przez okno, to ty też wyskoczysz. Mm-hmm. I wtedy wszyscy zwariowali, bo w każdym kraju jest to powiedzenie. Tak? Tylko, że albo skoczysz w ogień, albo jasne. Do morza, albo w falę z mostu przez okno. Jasne. I jest jakaś uniwersalna szkoła rodzicielska, która mówi, że trzeba to dzieciom mówić, tylko po prostu widocznie tak. W niektórych krajach jest więcej ognia, w niektórym więcej okien. Faktycznie, to jest nie dość uniwersalne, poza tym każde z tych zdarzeń się zdarzyło, więc to jest też tak, że jest oparte na faktach. Myślę, że to jest ta, co rozróżnia konkretne nacje, to jest to, że wyciąga się taką, wiesz, jakąś tam okrutną historię i tam, a gdybyś skoczył w ogień, jakby był strażakiem, tam to przykład. Nie, ale to rzeczywiście jest interesujące, zwłaszcza, że wiesz, no jakby... Głupio, każdy jest też tym osobnym bytem, nie? I tak w tym momencie, dopiero jak jesteś w jakimś takim międzynarodowym towarzystwie, to tak patrzysz, o nie, ten polski garb tam zaczyna cię ubierać, bo ktoś tam mówi, a co to znaczy, że... Ja nie wiem, nie wiem, co ci powiedzieć, to nie ja. Tak, tak. Miałaś takie sytuacje, gdzie kiedyś się spotkałaś też, że musiałaś cierpieć za miliony tutaj. No głównie z polityką, nie? Niestety. Jak widać, jak ludzie udostępniają... Jak mam na Facebooku chociażby tak. Ludzi tam z różnych krajów z impro, mm-hmm. To jak gdzieś na przykład widzę, że Korwin Mikke lata z wypowiedzią o kobietach, albo jak, że strefy wolne od LGBT to też lata, yeah, albo yeah. Wiadomo, że zakaz aborcji też lata. Wszystko! Yeah, tak, same dobre. Jakby my też żyjemy tutaj, tylko że no po prostu weź to jeszcze gadaj o tym z ludźmi z zagranicy. Zgadza się. I jakby co tu powiedzieć, no jakby tak. To mamy przerąbane. Ja bym trollował, tak. Co drugie, raz się zgadzał, raz się nie zgadzał i tak flip the coin, po prostu to jak to nie trollować, bo to się strasznie słabo, sarkazm taki głupi, zwłaszcza taki edżystyczny, to nie sprawdza się. Jeżeli chcesz, żeby cię zapraszali na międzynarodowe festiwale, to lepiej nie ryzykować, bo zwłaszcza, że na przykład to środowisko ma bardzo sprawne neurony, więc jakby szybko to przechodzi. Jasne, tam musi być grapevine taki intensywny, nie? Bo to się wszyscy znają, tam na sabacie nacinają kozłowi głowę. Tak, no na maksymum. Tak, ja smarują tu znak... Znak impro. Znak impro. Za każdym razem inny, to jest plus. Nie, no to zawsze mnie w sumie ciekawiło w obrębie tego, że no dobra, to też przejdę do tego, co w sumie Walos kazał spytać. No tak. Ale ja też się w sumie spytałem, bo widzisz, jakbyś mu powiedziała o strukturze wiekowej, to też jestem zainteresowany, bo tam są ludzie, którzy na przykład impro robią kupę lat. Nie? Tak. To jak, jeśli chodzi o takich praktyków to, albo praktyczki, to jak jeśli byś określiła, możesz podać osobę jakąś, która tak już naprawdę to tak solidnie dużo robi? Tak? Bo to Polska to jedno oczywiście, ale za granicą rozumiem, że to niektórzy to przecież od lat 80., 70. nawet. Tak, tak jak najbardziej. No na przykład w Berlinie, jak byłam na festiwalu Impro Berlin, no to organizuje to grupa The Gorillas. I tam są starzy ludzie. To sam są starzy ludzie i jeden z tych improwizatorów. Rozumiem. Słuchaj, on mi opowiadał, jak to było, jak mur upadał. Holy shit. Dobre. Tak, i że tam to chyba właśnie 30 lat, wydaje mi się, mniej więcej ta grupa tam działała. Wtedy i miałam takie, starzy improwizatorzy, u nas jeszcze ich nie ma za bardzo, bo po prostu często zaczyna się robić impro w wieku studenckim, uczniackim takim, no nie? No wiadomo, wtedy się szuka jakichś rozrywek. A rzadziej się zaczyna w jakimś późniejszym wieku, więc im dłużej w danym kraju to jest, tym większa szansa, że jednak będą ci ludzie, którzy robią to wiele lat i nadal to robią. Więc w Stanach jest oczywiście dużo, no bo w Stanach to działa tak pewnie najdłużej. Legendarny założyciel Glenn Close. Tak. Na pewno gdzieś trzymają jego mumię. Bardzo dobrze. Gdzieś chyba, nie wiem, czy jego czaszka gdzieś tam nie leży w jakimś... No, gdzieś leży, w grobie może. Gdzieś leży chyba, wiesz, na widoku, wydaje mi się, nie wiem. Czaszka leży. Nie zdziwiłabym się. Zapisał, że moja czaszka była na widoku. Żebyście pamiętali. Się pamiętali. Przed wejściem na scenę posmyrać. Trzeba pocałować. Hell yeah, to mi się podoba. Potwór nosowy. W satanistycznym tym improteatrze. On był okultystą w ogóle, z tego co wiem. Najpewniej. Najpewniej. Ktoś, kto pisze reguły, to zwykle od sekty jest niedaleko. No jest spokój z regułami, gościu. To nie jest, wiesz, to nie są agrarne społeczności wczesnego, kurwa, Mezopotamii, żebyś ty tu wychodził i są trzy zasady.
tak. No. Szokujące. Ale rozumiem. To są to częściej, wiesz, struktury i narzędzia, bym to tak określiła. Ja wiem, przepraszam. Nie, nie, spoko, spoko. Nie, bo zawsze mnie to... Znaczy nie, ja wiem, czy... Sorry, że zrobię sidestep, ale nie wiem, czy ty byłaś... Na pewno, przecież jesteśmy w podobnym zakresie, ale pamiętasz, jak w tym momencie były Hunger Games, taka seria, nie? Tam tak? Igrzyska Śmierci. Tak, to się tak. odbyło gigantycznym echem. Mhm. Ja myślę, że to tak naturalnie, wiesz, przeszło, że wcześniej się tam młodzież czytała Harry'ego Pottera, potem nowy Kreis to było właśnie te i tak zwane Young Adult Science Fiction. Nie wiem, czy kojarzysz te wszystkie jakieś tam Maze Runner, jakieś tam posłaniec czegoś i te, od cholery tego porobili. Mm-hmm. I ja pamiętam, że właśnie każdy serial czy też film, on się zaczynał jak w naszym społeczeństwie są tylko cztery zasady. Tam są cztery reguły. Bardzo dziwne. Mój ulubiony był serial The 100, który polegał na tym, mm-hmm. że na orbicie jest stacja kosmiczna, która może mieć tylko 100 osób. Tak, i tam ich zrzucili gdzieś tam, tak. jakichś młodych takich. Tak, bo nieborraków, rebeliantów. Och, doskonałe to jest. Ja widziałam chyba z dwa sezony tego. No to myśmy robili tak, że oglądaliśmy tylko pierwszy i ostatni odcinek sezonu i jeszcze sobie domyślaliśmy. I to był taki bełkot. Oj tak. Absolutne. Oj, tak. Ale tam ten serial się zaczynał od tego, że żyjemy w świecie, w którym nielegalne jest mieć więcej niż 18 lat. Mówię, co to? Nie, poczekaj, mniej niż 18 lat. Mówię, co to znaczy w praktyce? To jest najdziwniejsza zasada, jak usłyszałem. Nie można mieć mniej niż 18 lat. Po pierwsze, tak. ten kto to pisał, nie lubi swoich rodziców. I leczy kompleksy jak cholera. To. Oj tak. Aj, tak. Ale też widziałam taki jakiegoś mema, oczywiście to jest to skąd to również czerpię wiedzę poza książkami. Że te filmy Pixara różne, które powstają w ostatnich latach czy dekadzie, że tam relacje z rodzicami są już inne i że milenialsi dorośli i zaczęli robić filmy, w których rodzice przepraszają w końcu. A, przydałoby się, no. Faktycznie, może to jest taki, wiesz, tam... Zresztą, to też jest ciekawe, że nie wiem, czy zauważyłaś pewien taki shift, ale to najpewniej w środowisku impro, które jest trochę bardziej wyczulone na problemy związane z chorobami duszy, to mówią, że chyba w Polsce zresztą też. Czy mi się zdaje, czy ktoś czy daje trochę kapustą? Słuchaj, jakbyś mnie zapytał półtora roku temu, to bym ci powiedziała. Aha, nie czujesz, dobra. Nie, nie czuję. Ja zamknę okno po prostu. Dobrze. Bo ja czuję, a ty nie. Tak, no. Zabrałem. Nie, nie, spoko, jakby nikt tego nie pamięta. Nie, masz naprawdę. Nie, spoko, naprawdę, tak, że też tak się... A propos, wiesz, no trzeba być bardziej wyczulonym na tym, ty nie czujesz, co? Poczuj to. Nie, ale to oszczędzasz na wielu rzeczach, jak się zastanowi człowiek. Nie, to jest bardzo dziwne wszystko. To jest bardzo dziwne, ale wczoraj tak mnie uderzyła myśl, jako że ja też dużo nad tym rozkminiam albo szukam jakichś badań, bo miło by było jednak ten węch mieć. Tak. Bo takim moim największym lękiem na początku i cały czas jest to, że nie wrócę do pewnych wspomnień, które są powiązane z zapachami. I... Ten czynnik oligorofaktyczny? No, na pewno. Na pewno tak się nazywa. Mogę już skłamać na tym etapie. Nie, ale to faktycznie, bo to jest dość mocno ze sobą połączone. Tak. I zauważyłam, tak wczoraj sobie zdałam z tego sprawę, że chyba mój mózg po prostu teraz łapie odwrotne sprzężenie. Czyli, że czasami na jakieś wspomnienie przypomina mi się zapach. Jasne. I, albo, że po prostu nagle wyskakuje mi zapach. Mhm. Ostatnio, jak jechałam pociągiem kilka dni temu, to nagle wyskoczył mi zapach warzywniaka. Okay. Takiego starego warzywniaka, który, jasne. Wiesz, w którym po prostu masz skrzynki, ziemniaki i to wszystko, nie? Taki ziemisty. Albo wczoraj, już też oczywiście miałam rezonans magnetyczny, bo miałam takie, dobra, a może to guz mózgu? Ale nie, nie, spoko, to COVID, tak wszyscy mówią. Bo słuchaj, no, jakby trudno się nie zastanawiać, jak nagle przypominać się zapach sianka z świnki morskiej, nie? Jak racja, się miało świnki morskie w dzieciństwie. Takie, czy to już jest wylew, czy to już jest... coś, ale nie, nie. Także... Nie, to bardzo prawdopodobne, także to że one ciekawe, że... na odchodnym po raz ostatni machają ci na pożegnanie. O, nie mów tak! Na razie. Nie. Żartuję, Jezu. No, także to ciekawe, nie? Że właśnie może jest też tak, że wiesz mózg co? Bez tego bodźca jakby próbuje go rekompensować, ale również właśnie od strony wspomnień, a nie, że to zapach wspomnień. Nie ma wątpliwości, ponieważ wiesz, mózg jest na tyle ciekawym organem, że on nie działa w izolacji. I zwykle, jeżeli łączą się w bardzo takie niecodzienne relacje po prostu nasze synapsy. Mm-hmm. I dość często jest tak, że mapa tego mózgu jest szokująca, że na przykład wiesz, na przykład
pewna część twarzy odpowiada dotykowi dłoni, nie? I ludzie, którzy nie mają ręki, jesteś w stanie wywołać pewne uczucie w ich dłoni za pomocą dotknięcia konkretnej części twarzy, bo po prostu są ze sobą sprzężone te elementy. To by się zgadzało z chińską medycyną i z tymi różnymi akupresurami, akupunkturami. Tam oni z jakiegoś powodu w stopę mam. Ale nie tylko, tam wszystko ma. I dłoń ma też punkty, chyba nawet ucho ma punkty, nie wiem, jakby, że jest ileś tam właśnie tych punktów wszędzie, nie tylko w stopach, nie? Nie, to jest niestety, wynika z tego, że po prostu te neurony są blisko mózgu, a nie, że tam jest leci smok i nie chcę jakichś tam innych przywoływać elementów, jak ja to mówię, z kontynentalnego Tajwanu, ale racja, wiesz co, no mózg to jest fascynująca sprawa i mam nadzieję, że tam wszystko się dzieje, ale też ta choroba ma rzeczywiście dosyć dziwne objawy, nie? Tam nie tylko to, ale też zaniki pamięci, niektórzy mają tą mgłę covidową dość taką. Tak. No. I będziemy jeszcze, to jest ten ogon jeszcze się będzie ciągnąć za nami. Coś tak, no bo to też jeszcze cały czas odkrywają na przykład jakieś długofalowe, dziwne rzeczy, nie? No, porąbane. Więc zobaczymy, ale właśnie jednym z elementów, który na pewno, no, że powiem, w naszej części działalności jest tego, czy ty zauważyłaś po powrocie jakieś tam, bym powiedział, właśnie ten ogon covidowy, że on jeszcze jest przytrzaśnięty przez drzwi teatrów i sal w całej Polsce i świecie, czy raczej to już wręcz przeciwnie, wszyscy chcieli jakby wreszcie odetchnąć tym pełną piersią, bez nieomaseczkowaną twarzą, popluć na siebie śmiejąc się. Wiesz, to ciężko mi tak ocenić, bo zakładałam, że ludzie się rzucą i był taki moment, że wiem, że w stand-upie i w impro, że wcale się nie rzucili. Tak. Ale na przykład teraz widzę, że na niektórych wydarzeniach jest, że są sold-outy, a na niektórych nie ma prawie nikogo. Także jasne. Nie wiem, czy może, nie wiem do końca, z czego to wynika. Może bardzo prozaiczna rzecz, że ludziom się mniej chce wychodzić z domu, więc bardziej wybierają. Możliwe. Może mama też mówi, a co, jak tamten by się rzucił na to, no to też byś się rzucił? No właśnie. No to się rzuca elegancko. Także nie wiem, wydaje mi się, że ludzie nie chcą na przykład już słuchać o pandemii, więc nie opierz, raz padło to słowo chyba dzisiaj w ogóle. Zgadza się, ciekawe. Ten temat przy pierwszej możliwej okazji został, wiesz, jak odsunięty na bok, a dalej jednak, no... Licznik jest dosyć przerażający i to będą lata wychodzenia z tego. No, ciężka sprawa, nie ma wątpliwości. Ja też bardziej bym nawet o aspekt taki psychologiczny, bo to jest w ogóle taka pełzająca rewolucja, która mi się z jednej strony bardzo podoba, tego, że właśnie, no, chyba coś czuję, że środowisko impro jest bardziej wyczulone na to, żeby jednak, wiesz, były takie bardziej jasne zasady, żeby wszyscy się traktowali z szacunkiem i tak dalej. Czy ty to zauważasz, czy są w ogóle na przykład, sorry, bo to jest strasznie wielowątkowe pytanie, więc może przejdźmy po kolei. Czy to się też ma zastosowanie jakby w polskim impro, czy to jest raczej mrzonka, tak bym powiedział, zachodniego impro? Że wiesz, że robimy uważnie wobec ludzi, którzy uczestniczą w tym, czy... Nie, no jest ta uważność i no teraz jest też o tyle dziwnie, że na przykład, wiesz, jest akurat w Polsce nie ma z tym problemu w impro, żeby się nie dotykać, bo ludzie raczej unikają kontaktu i raczej trzeba ich uczyć tego, żeby może okazywali jakieś uczucia i emocje i na przykład, nie wiem, złapali się za rękę, a nie tylko powiedzieli, żono, zrób mi kanapkę, bo jesteśmy w Polsce, ale... Na pewno jest sporo tej uważności i coś, o Jezu, co ja chciałam, coś jeszcze... Nie, no bo wiesz, tak bardziej chodzi o to, że jednak no, zmienia się trochę paradygmat. Wchodzą nowi ludzie, którzy już tak reprezentują, bym powiedział, też generację, która nie zawsze jest w ogóle nawet, dla nich to są niektóre zachowania, które... które by kiedyś były uznawane, że tak, no dobra, cokolwiek, to dla jaj, nie? Oj tak, widzę to bardzo, dlatego, że mam zajęcia, prowadzę zajęcia na uniwersytecie, ale dla dorosłych i dla studentów. I teraz ci studenci, to oni mają, wiesz... Bardzo podoba mi się to rozgraniczenie nam. No bo masz, jakby różnica jest taka, że studenci jednak... przychodzą się pobawić i studiują i coś tam sobie, wiesz, przeżywają, a ci dorośli to przychodzą zazwyczaj, żeby odreagować na przykład z korpo sobie na impro i coś dla siebie zrobić tak bardziej świadomie. Muszą podjąć decyzję, że na to poświęcają czas i pieniądze, a studenci robią, nie wiem, browar. Ale zauważyłam w tegorocznej ekipie studenckiej, oni się urodzili w jakimś, wiesz, jakimś, nie wiem, w 2002 roku czy coś.
I naprawdę to jest dziwne. I zwłaszcza, że jak ja zaczynałam tam uczyć, to sama byłam studentką i dostałam nagrodę rektora za to, że jeszcze to prowadzę, a teraz wiesz, oni są strasznie dużo młodsi. No, i, to będzie tylko postępować. Ja wiem, właśnie tak mi się wydaje. Ale te na przykład dziewczyny były bardzo, bardzo szybko reagowały na wszelkie jakieś tam przejawy takie właśnie, a to seksizmu, a to jakieś tam głupie żarty. To jest dużo większa wrażliwość i świadomość na różność, że tak powiem, na to i czy to na pochodzenie, orientację, na wszystko, no nie? Na odmienianie, na feminatywy i w ogóle. Więc tego wcześniej nie widziałam, a teraz jest tego jest bardzo dużo i nawet jak się patrzy na grupy starszej, na starszych graczy, którzy nie są jakoś, wiesz, to nie jest różnica pokoleń. Tak. W sensie biologicznym, ale mentalnym już tak. Zgadza się. To właściwie najlepsze, że ja to widzę po sobie. I tak wiesz, nie chcesz być fletem, nie? Ale też tak z drugiej strony czasami tak widzę, kurde, w trakcie jak mówię, ty, to nie wiem, chyba to nie jest w porządku. Ale z drugiej strony potrzebujesz kogoś, żeby cię szczekował. Stary. Ja jestem stary też na szczęście, więc ja mam przywileje. Tak sobie mów, no. Tak. Mnie to nigdy nie dotknie. Ja jestem, wiesz, między kroplami deszczu. Nie, ale my jesteśmy, no bo my jesteśmy z pokolenia, przecież ty jesteś 88, prawda? Zgadza ja 7. Się, tak. I no to my jesteśmy tym pokoleniem tych milenialsów takim tym przejściowym, no nie? No, słabo, tak na zakładkę, nie? Tak, bardzo, no. I kombinowanie z reformą gimnazjalną i wchodzenie internetu i to wszystko, no tak, nie? Że jeszcze było ściąganie z... Jeszcze mama mi kazała robić notatki z encyklopedii, którą sama miała z lat 60. i już nie była zbyt aktualna. Nie. Wiele a już się pojawiała ściąga.pl na przykład, nie? Tylko, dokładnie. Że było tylko jedno opracowanie po angielsku na przykład, co robisz w wolnym czasie i się okazywało, że dwie osoby miały w tak, dokładnie. Może to samo robili, wiesz, po prostu wspólnie, ale tu bałwanka. Ale kwestia jest, że to jest takie obrotowe, bym powiedział. To, no, może o tych wspomnieniach też chwilę, bo to jest na tyle zajmujące. Ja miałem strasznie późno internet w domu swoim i właściwie to mnie trochę uchroniło przed nim, bo ja nie siedzę dużo w nim. Ale czy ty wcześniej z niego skorzystałaś? W ramach tych swoich peregrynacji takich, bym powiedział, artystyczno-filmowych? Nie, bo to mi przyszło później. A, jasne. Później mi to raczej przyszło. Czy nie miałaś tak, że na przykład, wiesz, tam ściąganie filmów i maratony? Wiesz, to zależy, co rozumiesz przez to, że miałeś późno? Kiedy ja miałeś? 19 lat. To tak, to ja miałam wcześniej. Ja pierwsze próby internetu to były, jak pojechałam do pracy do taty i mogłam na dyskietkę ściągnąć stronę o Britney Spears. Super! No to elegancko. Także to były moje pierwsze doświadczenia z internetem. Zobacz w ogóle, jaka to jest postać, jak ona nam towarzyszy tak, przez lata. Jezu, no. Od klubu Myszki Miki do wyzwolenia personalnego na tle współczesnego kapitalizmu. Ojej, tak. Tak, no to jest naprawdę. Jeszcze będą dobre książki o niej kiedyś. Szalona historia, niesamowite. Ale na co dzień jeszcze nie używałam wtedy. To było tak, że jakoś chyba w gimnazjum może gdzieś tam się wiesz pojawił. Tak. Ale też raczej na zasadzie wysyłania jakichś e-maili, gadania na gadu-gadu. Tak. I ewentualnie szukanie czegoś do szkoły. A tak faktycznie. To, wiesz, Facebook wszedł w 2007 roku, ile dobrze pamiętam. Chyba coś koło tego, może być 7. I mało kto wtedy jeszcze korzystał i tak powiedzmy pewnie, że około 2010 tak naprawdę. No tąpnął wtedy wszyscy w Lili. Tak, no tak, wcześniej jeszcze no jeszcze ta nasza klasa, tak, no jakieś były takie dość podrygi. Szokujący w ogóle zamysł, bo to gdzieś tam wisi. Ja nie wiem, co to tam... Nie, zamknęli wydaje mi się. Wydaje mi się, że stosunkowo niedawno ogłosili, że zamykają naszą klasę. Na pewno i nic z tym nie zrobili. Po prostu wyszli z niej. Ale wiadomo, z internetu wszystko znika cały czas. Tak, tak. No. Na pewno nie z nich tego. Nie, bo wiesz, ale tak, bez internetu teraz na przykład nie mogłabym robić tego, co robię. Nie? Bo ja byłam w 18 krajach łącznie robiąc impro. Mhm. To by jeszcze 10 lat temu, czy 15, to wiesz, nie byłoby szansy w ogóle na to, żeby się skomunikować nawet na z tymi to, ludźmi. Wiesz, to nie tylko o to chodzi, tylko że nawet ja myślę, że nie byłoby świadomości jakby współistnienia tych grup, prawda? Tak, czy to właśnie wynikało też poznanie się z internetu, czy był po prostu jakiś taki bardziej przypadkowe na żywo spotkanie? Bo aż jestem zainteresowany, jak do tego pierwszego kontaktu doszło. Jak w tym filmie? Kontakt? Tak. Najpierw był język. że jakiś chłop i potem się okazał, że
Kosmita był twoim ojcem? Jodie Foster? Mój tata jest kosmitą. Ale no było tak, że najpierw mieliśmy to impro polskie tak. i było te kilka grup, które sobie u siebie w ogródku coś tam dłubały. Jasne. Potem nagle było takie, słyszeliście, że w drugiej wiosce też ktoś jest? Tak, tak. I było takie, jo, jasne, my byliśmy pierwsi. Nie, my byliśmy pierwsi. To tak, tak trwa do dziś. Ale pierwszy kontakt na przykład my mieliśmy chyba z ad hocami z Krakowa i to tylko dlatego, że u nas był kabaret Lima, a u nich był kabaret jakiś tam Puk. Tak. W składzie i oni się przez festiwale kabaretowe gdzieś tam oczywiście. Się kojarzyli. Później my się poznaliśmy z nimi. Później te inne jakieś tam też zaczęły, zaczęły się pojawiać festiwale ogólnopolskie. Wtedy nagle ludzie zaczęli się też bardziej poznawać, zaczęło się jeżdżenie do innych miast. I to była taka faza polska, a potem ja odkryłam, bo też zaczęły się zapraszania pojedynczych improwizatorów z zagranicy, żeby coś pouczyli na polskich festiwalach. Jasne, tak. I jakoś tak wtedy właśnie Alan Pakusz z Krakowa, wiedziałam, że dołączył do Ohany i chyba już wtedy też Kasia Chmara z Bydgoszczy. Ohana to jest taka międzynarodowa ekipa ludzi, którzy tam właśnie robią dużo tego impro i... Opus Dei tylko. Tak, tak, no. Iluminaci tacy. No tak. I no jakoś tam mnie też w to grono przyjęli i wtedy też pojechałam sobie do Niemiec na taki zjazd. Jasne. I się okazało, że o kurde, ile ludzi z różnych krajów, bardzo różnych, każdy jest w jakiś sposób inny i wtedy tak. zaczęłam zauważyć te różnice, że Finka na przykład staje krok dalej niż ty. Dokładnie. I jakby jak podchodzisz, to ona się odsuwa. Bo... Jasne, wyprowadzić cios zawsze. Tak, tak, może tak, tak konkretnie. Śnieżką. Tak konkretnie ma w głowie wieczne, wiesz, wieczne Muay Thai po prostu. Ja tu mam chłopa na cios, pa! Tak, tak. Finowie zwłaszcza, oni uwielbiają. Tak, to są... No. To są hardkorowi ludzie, ale wiesz co, bo też, czyli w twoim akurat przypadku tym rozsadnikiem nie były Stany Zjednoczone, bo one też nie, często... Nie, Europa. Tak, Europa tak. i moim festiwalem pierwszym był festiwal w Barcelonie i każdy festiwal to jest nowy networking tak naprawdę. Jasne. I poznawanie nowych ludzi, a żeby zostać zaproszonym, to tak naprawdę musisz się po pierwsze zapoznać z kimś, tak. zobaczyć, poznać jako człowieka i zobaczyć, że na przykład jest spoko i ma coś do powiedzenia, a potem zobaczyć jak pracuje, typu to, że ja miałam warsztaty, sobie zaprojektowałam, wymyśliłam i prowadzę warsztaty od filmu do impro, czyli właśnie bazując na reżyserii i scenopisarstwie. Jasne. To się okazało, że to jest dosyć unikatowe w porównaniu do innych różnych tematów, więc przez to na przykład też zaczęli mnie gdzieś tam zapraszać. Rozumiem. Albo z dziewczynami mamy 7 kobiet w różnym wieku taką ekipę, gdzie jest moja siostra Beata Różalska, jest Agnieszka Kuśmirak, Alicja Dobrowolna, Karolina Pańczyk i Kasia Chmara. I... Zaraz. Czy ja dobrze liczę? 6. No, to jest 7. A widzisz. Agata Christie odpadła? Było fighting? Nie, bo to jakby zaczęło się od tego, że po prostu... 7 to jest stolica zagłady. Tam tak, 7 zazwyczaj po prostu pytamy osobę z widowni, ale bo 7 kobiet w różnym wieku to jest tytuł filmu Kieślowskiego. Tak. O baletnicy, od najmniejszej baletnicy, przez on tam lubił te tak jak gadające głowy, też tam latami leciał. Tak. I to jest krótki film dokumentalny i są od najmniejszej baletnicy do najstarszej baletnicy. I jasne. Nad tym też polega nasz spektakl, który też się okazał być dosyć interesujący dla ludzi i to w jaki sposób go gramy. Dla ludzi? Też ludzi. No. I tam na przykład a propos tej kultury, no nie? Tak. I tego, co mówiłeś też, że z biegiem czasu, jak się rzadziej widzimy i w ogóle to życie biegnie i się zmienia. Tak. I my się zmieniamy. To dlatego spektaklu jest to bardzo na rękę. Jak za często grałyśmy, to miałyśmy problem, dlatego że na początku wychodzimy sobie do widowni i każda ma sobie pomyśleć przed, co w tym momencie się dzieje w naszym życiu, z czego sobie zdałyśmy ostatnio sprawę. Jasne. Jakby okazuje się, że to dosyć często człowiek sobie nagle z czegoś zdaje sprawę i wtedy wychodzimy i mówimy, cześć, jestem Gosia, mam 34 lata i ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że coś tam. I jedna osoba z widowni, wtedy też pytamy jedną, żeby się już nie czepiali, że nie jest nas 7. Jasne. Takie mędy jak ja. Takie mędy jak ty. I słuchaj, mędy twoje słowa, okej? Okay? Ja ciebie tylko słucham, potakuję ci. Ty, ja fajnie, że zdałem sobie sprawę karną. Po prostu mi tutaj musiałem oddać wszystkie akta, dajcie spokój. Chyba mnie dojadą. Tak. Albo na przykład zdałam sobie sprawę, że ślub kościelny to był błąd, bo teraz już nie chciałabym mieć nic z tym wspólnego. Tak, albo zdałam sobie sprawę, że całe życie jestem matką dwójki dzieci, ja nie, ale Kasia tak. I całe życie robię tylko coś dla innych, a może fajnie byłoby zrobić coś dla siebie. I są różne takie głupsze, mądrzejsze, głębsze, płytsze rzeczy. Jasne. I później z tego gramy jakieś, wiesz, albo miks takich sytuacji wiarygodnych i prawdziwych z życia kobiet.
po prostu, albo, bo to też jest tak, skupiamy się na jednak na tych postaciach też kobiecych, bo ich jest mało. Zazwyczaj jest tak, że albo się nie gra tych kobiet, albo wiadomo, jaki jest temat kobiet. No właśnie, to jest dosyć interesujące, bo czy ty miałeś jakieś takie kontakty z komedią na żywo w Polsce, bym powiedział, wcześniejszym, czy jakieś kabarety na przykład oglądałeś i tam nie mówię, że pod kątem, wiesz, tam testu Bechdel, żeby za każdym kabaret to zdał. Mogło być ciężko chyba, co? No tak, zależy, czy facet przebrany za babę to się liczy jako kobieta? To jest doskonałe pytanie dla pani Alice. Ja bym, pani profesor. Myślę, że trzeba do niej napisać i zapytać, jak to liczyć. Załączyć te linki. No, no, klikam. Kieskisi. Dostaję tam. Myślę, że tak by było. Ale miałam kontakt. Wyłączaj, wiesz, tak, to mnie pokonało. Przegrałam. Myślę, że może zrezygnowałabym wtedy, no po prostu. Stwierdziłam, że kasuje to, cofa swój test. Jasne, bo wiesz, no naturalnym pewnym takim tokiem działania w pewnym momencie, jakby, czy ty działałaś na przykład w kabarecie szkolnym, czy... Nie działałam, bo nie było ludzi, ale gdyby byli ludzie, to bym pewnie działała, bo miałam takie, że o Jezu, fajnie byłoby robić sobie właśnie jakąś komedię, wtedy jeszcze... I to była jedyna opcja właściwie. To była jedyna opcja, tak. I, ale żeby to ktoś musiał pisać, wiesz, a jakby jak tu pisać, jak się nie wie, jak pisać. U nas to tylko właśnie Abelard pisał wtedy, bo on był... Ja byłam w Wybrzeżaku, to tak jak właśnie cała ta nasza ekipa, teatrze młodzieżowym. I stamtąd mniej więcej się wyłonił kabaret Limo, coś tak równolegle, no bo to właśnie Abelard zaczął u siebie w liceum. I później w składzie tych naszych kompanów improwizacji był prawie cały kabaret Limo. No tam Szymon Termos i Abelard. Więc też przez to, że oni jeździli wtedy dużo z kabaretem, to czasami się podczepiałam po prostu. Jasne. Takie, mogę z wami pojechać na festiwal, się pooglądać, ale mówili, dobra, chodź. Głosem Grymina, no to czapkę ci trzeba oglądać. Tak robiłam, oni mówili, dobra, to jak jesteś takim skrzatem, to wskakuj do bagażnika. Tak było. Więc byłam. O Jezu, nie. Aż tak nie. Jednak dawali mi ludzkie zazwyczaj miejsce. Jakieś... A czy byś była w stanie jakby pozytywnie wyróżnić jakąś tam właśnie wykonawczynię kabaretową, która była takim też dobrym przykładem dla przyszłych pokoleń? Że wiesz, że się dało jednak zrobić. Nie, bo niestety często w kabarecie, wiesz, te role są takie dość z granitu. Są rozpisane. Mhm. Wiesz, typiara się do... No dobra, użyję to. Dopierdala, to jest jedna opcja, albo jest głupia. To są dwa stany. To a co jeszcze nie... mogłoby być? Może jeszcze pieniędzy chcieć. A to było w pierwszym. No właśnie. A to było w pierwszym. Hajsło, tylko dla hajsu. Słyszy głowę. Hajsło od tego chłopaka, co ma. To się kogo to interesuje? O Jezu, tak. To i też podobno tak a propos pokoleń, to tak. Że też te nasze pokolenia, nasze, czyli milenialsi i młodsi, już właśnie reagują raczej skrzywieniem na takie boomerskie żarty i że to jest podobno bardzo charakterystyczne dla pokolenia jednak naszych rodziców właśnie, a ta stara to coś tam, a ta moja stara to się rozwieź dokładnie, ale nie, bo przecież wtedy nie można było, więc... Jest taka strona na Facebooku się nazywa, czy heterycy nienawidzą swoich partnerów? To jest... Takie dwóch typów, to o co chodzi? To tak, no jakby to było piekło, spokój się. Tak, to ja też widziałam taki trend na TikToku pod tytułem Are straight people okay? Tam jest dużo dramatów. No i to zresztą sami wiesz, jak Wisko Mika się tylko z tego ciągnie, że tam to brzmi źle, nie? Tak, ja czaję, że to ogrywasz to żartem, ale to nie, na co dzień jest spoko. Nie. Źle. To już może abstrahując tego, bo w sumie jak sobie wspominam, to było oczywiście też, miałam przyjemność z panią Kołaczkowską porozmawiać. Właśnie będę z nią rozmawiać pojutrze też, także chciałam o niej wspomnieć, jak najbardziej. To w sumie właściwie oddajmy tylko kudos dla niej. I też chciałam cię spytać, ponieważ mam tu szereg pytań, które gdzieś prowadziły, ale wiesz co, bo jestem zainteresowany tym modelem, o którym wspomniałeś, w której improwizacja się jakoś derywuje z filmów. Czy to, ale to nie jest tak, że znajdujesz sceny improwizacji w filmach i to one są, jakby to jest też czasem, tylko raczej... Nie. Mam nadzieję, że coś chodzi o motywy i tak dalej. Nie, to jest tak naprawdę sposoby narracji. To jest to, że
oglądamy filmy bezrefleksyjnie, a gdyby spojrzeć na nie refleksyjnie właśnie pod kątem czy to konstrukcji, czy tego, dlaczego one nam się podobają. Ja od tego zaczynam pytanie zawsze na tych warsztatach, zwłaszcza jak są takie dłuższe, bo często to są na przykład trzydniowe warsztaty albo coś. No to słuchaj, zapytam mnie o ulubiony film. No jaki jest twój ulubiony film? Szybcy i wściekli, Tokio Drift. Dlaczego? Bo samochody jadą bokiem. Okej, czyli z tego można wywnioskować, co jest dla ciebie, co najbardziej cię interesuje, tak? I wtedy byłyby to samochody jadące okiem, więc... Taka wewnętrzna kropka potu, jak o nie, to będzie ciężkie 40 minut. O, super. Jak już był u mnie na warsztatach, to miałem takie super. Dobra. Ale raz dziewczyna powiedziała mi, w tej Szwajcarii właśnie, bo zazwyczaj było takie, że no, albo pytałam o ulubionych bohaterów, albo właśnie filmy. I powiedziała, że ona nie ogląda filmów. I miałem takie, co ty robisz na tych warsztatach? I ona mówi, ja najbardziej lubię oglądać program o odchudzaniu otyłych ludzi. On jest bardzo śmieszny. Takie reality show. I miałam takie, czy ona mówi poważnie? Bo ja nie wiem teraz, czy ona że ze mnie łacha, czy ona serio? Ale nie, serio, totalnie, no. Więc ja w ogóle nie wiem, nie wiem, czy ona była. Że ona w ogóle nie lubi filmów, serialów też nie lubi, książek też nie czyta, ale reality show o grubych ludziach. Man, to jak ta postać Zacha Galifianakisa, czyli był... Tak, wybredny analfabeta. Zdjęłem moje okulary. Przecież wiesz, że ja nie czytam. Ale słuchaj, właśnie z tym z tymi filmami i reżyserią, to po prostu jeżeli właśnie zaczyna się od tej świadomości, co ty w ogóle chcesz robić, no nie? Jakby jeżeli nie wiesz, co chcesz robić, to będziesz gadał o stand-upie w stand-upie i grał o improv-impro, albo o robieniu loda przez grubą laskę, bo to jest śmieszne. Albo impro, przepraszam, robieniu loda o stand-upie też. Tak, tak, albo stand-upu podczas robienia loda. What? Jeżeli na przykład oglądasz film albo czytasz książkę, no powiedzmy, że oglądasz film i na przykład masz takie, to jest mój ulubiony bohater, to dlaczego jest ulubiony? No bo przechodzi na przykład przemianę albo coś tam, bo zawalczy o siebie i zazwyczaj ludzie sami sobie odpowiadają wtedy, co ich jara w bohaterach, to zagraj taką postać jakby. To znajdź w swojej postaci coś, o co musi zawalczyć. I żeby mieć świadomość tego, jak się buduje, dlatego to jest i reżyserskie, i scenopisarskie na przykład, dlatego że jak improwizujemy, to jesteśmy i aktorem, i scenarzystą, i reżyserem. Zgadza się. I aktorstwo, no to wiadomo, jakby, no zagraj to dobrze i tyle, powiedzmy, spłycając. I sprawdzanie biletów jeszcze. Nie? Tak. I ze strony scenopisarskiej to właśnie jest to taka świadomość tego, co się wydarza w historiach. Że ludzie czasami się obrażają, jak mówię, to może weź przeczytaj, czym jest podróż bohatera. Tak. Albo no po prostu wyłap, dlaczego w tym filmie było coś fajnego, jakby dlaczego, że był zwrot akcji. No dobra, no to czyli mamy zwrot akcji. Czyli mamy to, że bohater przegrywa, czyli mamy, że coś tam. No to dobrze jest sobie zadać pytanie wtedy w scenie impro, która jest o niczym. Właśnie po pierwsze, o czym to jest? I to jest reżyserskie pytanie. I czego ja tak naprawdę chcę? Tak. I to też jest reżyserskie pytanie, bo wtedy, jeżeli dołożysz do tego, czego chcę od ciebie, jako drugiego aktora, to już jest reżyserowanie aktorów. To ja wtedy reżyseruję ciebie i siebie w ten sposób, bo chcę od ciebie coś i chcę, żebyś ty coś zrobił, żebyś ty coś mi dał. Jasne. Więc to są takie narzędzia, które nie są w żadnym momencie sprzeczne z improwizacją, bo wtedy jest takie właśnie, to jak możesz reżyserować albo scenariusze pisać, a improwizować? Ale to tylko jakby jest w pewien sposób patrzenia na twórczość. Tak, to jest sposób patrzenia i reżyserski jest też taki, żeby postaci czegoś chciały, żeby popełniały błędy, że jeżeli mamy bohatera czy bohaterkę, to niech ma słabości i niech się pomyli i niech wpadnie w tarapaty, a nie próbuje zawsze wygrać, bo żeby wygrać, najpierw musi zawalczyć i żeby ta stawka rosła, a nie spadała. Jasne. Jeżeli grasz bohatera z podciemnej gwiazdy, to niech on bądź ona jest w jakiś sposób ludzka, żeby w czymś się zgadzać z tym bohaterem, który jest, nie jest tylko złą czarownicą, ale z jakiegoś powodu się nią stała na przykład. Tak, tak. Więc to ja są zmieniam odpowiedź. Na dziewiąta pieczęć Bergmana to mój ulubiony. Dlaczego? Bo śmiesznie grałem w szach. Aha, dobrze. Czym te szachy są dla ciebie w takim razie? Ja akurat nigdy nie grałem w szachy, grałem w grę zbijanego. Aha, dobrze, czyli po prostu to jest twój niedościgniony wzór, którego nie rozumiesz, a chciałbyś, bo jesteś tak głupi, tak? Tak, to chcesz powiedzieć? Autentycznie z bratem graliśmy tak, że ustawialiśmy pionki po obu stron szachownicy i strzelaliśmy z pionkami, żeby zbić jak najwięcej pionków z drugiej strony. Graliście w kapsle szachami. Bo ja wszyscy chodzą tak. Prawie ogadane, z tych chłopców nic nie będzie. Oni dostali szachy i zrobili z tego strzelanie piątkami. Po prostu kapsle, no. Nie, ale tam coś tam podaje. Nie, ale wiesz, mi to przypominało,
A nawet teraz chyba na HBO wyszedł jakiś taki, bo jakby, wiesz, spojrzenie przez ten pryzmat na coś, co jest jednak taką twórczością, formą jednak audiowizualnego wyrazu, jest bardzo ważne, bo co by nie mówić, to idąc tam pewnie zawieszamy pewne swoje takie, wiesz, jesteśmy, oglądamy spektakl, który warto też tworzyć świadomie, a nie, że tam raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa i lecimy, da, 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 i tak, moja dziewczyna jest, jak? Gdzieś tam, aha, no to są same kalorie, to są tanie perfumy, nie? Przepraszam, to się nie powiem. Ale dlatego teraz właśnie niedawno włączyłem na HBO, była jakaś tam szkoła uczuć z jakąś tam typiarą, która jest taka. A propos takim, young adult, coś tam. Ty, ale wiesz co, bo ona, ja tak mówię, kurde, muszę zobaczyć, co to jest, bo to jakaś taka, wiesz, ciocina typiara, takie jasne włosy, w garsonce wychodzi i właśnie i ona jest w ogóle psychiatrą, takim profesorem psychiatry i profesorką i czy tam psychologii, co oczywiście jest mega dużym rozróżnieniem, wiem o tym, ale już teraz nie pamiętam dokładnie i ona właśnie mówi, no staram się, żebyśmy poznali swoje uczucia i to właśnie na podstawie filmów. Mamy kurde, i ona będzie, wiesz, tam puszcza filmy ludziom, jakie emocje czujesz, nie? I tam ktoś płacze. Mówię, no smutek. Ojoj. Jak sobie słyszę, kurde, Boże, na szczęście to nie tak, ponieważ jeżeli się przyjrzę jakiejkolwiek twórczości, zwłaszcza udanej twórczości filmowej, no to te, wiesz, działa na nas, czy wiemy, czy nie, ale jeśli wiemy, no to sami możemy wtedy działać tak, jak tak, to, co widzimy. Nie? Tak, dlatego, że powtarzam takie, lubię czasami sobie powtarzać takie, wiesz, sentencje, które będę powtarzać, albo będę stara, czyli na przykład świadomość jest podstawą wyboru. Jasne. Jak nie masz tej świadomości, to nie wybierzesz tego, no po prostu nie wiesz, nie wiesz, co jest do dyspozycji, bo wtedy po prostu chodzisz, idziesz na instynkt, ale też instynkt często prowadzi nas ścieżkami, które już zna. Jasne. Więc ciężko jest wtedy odkryć inne. Zgodzę się. Poza tą ośmiornicą, co typowała wyniki meczy. To tam się działo, naprawdę. Meczów, przepraszam. No, obie wersje są poprawne. No. Nie, tam wszyscy meczy to koza. Whatever. Nie bądźcie tacy. Ale moim zdaniem ta ośmiornica jest legit. No ale wiesz, bo jeżeli jest coś takie podejście do tego, to też jest. I właśnie do tego bym przeszedł, bo to jest drugie, dwuczęściowe pytanie Barta Walosa. To była pierwsza część? Nie, to było tylko przygotowanie. Walos jest konstruktorem ażurowych struktur takich pytaniowych. Jak niczym podróż bohatera przez pytanie Walosa. Słuchaj, lekkie jak elfi pył normalnie, są to jego sidła. Także słuchaj, Gosia, jakbyś mogła powiedzieć, całkiem udany walos, no ale spędziliśmy 2 dni razem z sobą. Nie, bo po prostu wiesz, pytanie są namacalne. No co on chce ode mnie? No. Nie, bardziej jest, że wiesz, to o czym wspomniałeś, to jest też rzecz, która jesteś w stanie komuś pokazać i to jest jakby stałe, ale wiesz, w impro zawsze jest tak jakby, what's the end goal? Nie? Jaki jest, co jest tym probierzem tego, że jakby udało nam się ująć ten nasz artystyczny wyraz w jakąś stałą formę. Czy byś była w stanie wskazać, albo sama dążyć, czy to jest chociażby ta metoda, czy coś jeszcze miałaś na myśli? Wiesz co, wydaje mi się, że to zależy od konkretnego projektu, dlatego że znowuż, ale ja też właśnie, no wiadomo, że twórcy są różni. U mnie to ta świadomość pełni dużą rolę, żeby od początku wiedzieć, albo przynajmniej mieć świadomość tego, że na razie szukamy sobie czegoś, co jest nasze, albo żeby wiedzieć, w jakim kierunku szukamy, albo co chcemy po prostu robić. A co chcemy robić, to również wiąże się z tym, co chcemy dać widowni. Także jakich wrażeń chcemy im dostarczyć? Czy to ma być po prostu beka, czy to ma być, czy mają właśnie poczuć bohaterów, którzy przychodzą przemianę, czy chcemy ich wzruszyć, bo tak też się zdarza. I w zależności od tego dobiera się inne narzędzia. Jasne. I na przykład, tak jak gramy z dziewczynami, co wspomniałam wcześniej, z 7 kobietami, to często jest to, wiemy, że to ma charakter z jednej strony emocjonalny, jest dużo emocji w tym takich różnych szczerych i ludzie przeżywają je z nami w tych momentach dotyczących prawdziwego życia, a równocześnie mieszamy to z durną abstrakcją inspirowaną tym. Jasne. A na przykład z Leją i z Wiolką gramy zazwyczaj totalnie durne, śmieszne, pełne żartów,
bo to też zależy, no nie, że często jest tak, że jeżeli chcesz grać coś bardziej emocjonalnego, no to też wtedy, żeby nie sprzedać za szybko tych emocji za żart, no bo wtedy to jakby te emocje pryskają. A jaka jest licznik wymiany? Licznik wymiany. Może, bo ja mam mało jednego, ale mam dużo drugiego. Słuchaj, bo jest tak, jeżeli chcesz nabudować sytuację, w której jest jakieś napięcie, no to wiadomo, że śmiech i żart jest rozładowaniem tego napięcia. Tak. Więc to od ciebie zależy, kiedy chcesz je rozładować. Jasne. I jeżeli rozładujesz je od razu, to jakby to już wtedy jest beka i już nie będziesz miał szczerego momentu. A jeżeli masz bekę przeplecioną ze szczerymi momentami, to wtedy ludzie mają i bekę, i chwilę takiego... Jasne, to jak pierd na pogrzebie, nie? Co zrobisz? No śmiejesz się. Nie? No tak, ale nie może być, wiesz, od wejścia do kaplicy, nie można od razu pierdnąć, do włożenia, do zwłok i tak dalej, same pierdy. Musi być w kluczowym momencie. Tak, bo jak zrobisz za szybko, to bez sensu. Tak. Ale też na przykład, jak grałam na jednym festiwalu w Karlsruhe z Francuzem, zagraliśmy sobie duet inspirowany, znaczy w konwencji Miyazakiego. I on z kolei, i nazwaliśmy go Spirited Away, no bo to jakby, żeby było jasne skojarzenie. I sobie rozpracowaliśmy ten gatunek, wyłapując z różnych filmów to, że na przykład no, zazwyczaj bohaterem jest dziecko i zazwyczaj jest to dziewczynka, że jest w tym dużo tematów właśnie, czy to dorastania, czy przyrody i tak dalej, jakby co robi cywilizacja z naturą, jakby że jest kilka jakichś albo nadrzędnych tematów, albo właśnie jakichś rzeczy typu bohaterowie i stwory, że jest dużo stworów magicznych. I że te filmy często są w jakiejś mierze wzruszające. No i w tym spektaklu było wiadomo, że nie będzie ciśnięte na bekę, tylko na magię w jakiś sposób. I na oniryzm, na takie... Jasne. Jeszcze graliśmy to ze skrzypaczką, która z looperem, która jeszcze dodatkowo jakby tworzyła ten świat też dźwiękiem. No to było fajne. Na koniec, bo to jak gram tę dziewczynkę, jakbyśmy we dwójkę, więc graliśmy dużo różnych postaci, się wymienialiśmy. I były właśnie jakieś stwory, była dziewczynka, był jej dziadek, ona gdzieś tam wyszła, gdzieś tam po zmroku, gdzieś poleciała z jakimś tam stworem, wiadomo, jak to właśnie w takim klimacie tych, wiesz, właśnie tych filmów. I na koniec, i oczywiście była jakaś wojna w tle, bo w tych filmach wszystkich zawsze gdzieś tam jest jakaś wojna. Tak. I końcówka była taka, że ja wracam do tego domu, do tego dziadka, który mnie wychowuje, jego tam nie ma, i widzę odlatujący samolot i wydaje mi się, że wojna go zabrała, tak jak zabrała mi ojca. Tak. I w tym momencie ja się poryczałam na tej scenie, postać po prostu, bo to był taki moment, no jakby totalnie właśnie no, to pasowało, tak to było naturalnie. I wtedy też widownia też płakała po prostu. No nie? Więc można doprowadzić w impro do tego, że jest to nie tylko beka, albo nie tylko właśnie bazujące to na słowie, bo oczywiście, że ekwilibrystyka słowna, no to wiadomo, że jest bardzo satysfakcjonująca, jest to najłatwiejszy sposób przekazania treści, ale jednak jeżeli da się też wskrzesić w ludziach różne emocje, to one potrafią być silne i potrafią, i nie tylko że smutek, ale można człowieka bardzo wkurzyć, nie? Na przykład też. I to też jest super wtedy. Potem zero gwiazdek. Popłakałem się. Do dupy. Ostatni raz idę. Tak. No. Jako komediowy show, ale ja czułem coś. Fuck. Tak, na maksa. Słuchaj, przyszedłeś po komedię, ale jadźcie. Słuchaj, jakiś samolot. Ale jesteśmy artystami. Kiedy wrócą do noszenia wielkiej dyni. Tak, gdzie jest facet przebrany za bałę? I gdzie jest moja dziewczyna, jest jak? Także nie, no po prostu impro może być bardzo wieloma rzeczami. Mhm. Tak samo jak można mówić, że kabaret jest głupi, to tylko dlatego, że jest wypełniony głupią treścią, a nie dlatego, że jest głupią formą. Zgadza się. Więc nie, tak to nie ma wątpliwości w ogóle. I stand-up, i impro, jakby wszystko to potrafi takich być. Słuchaj, nie można mówić, że jakby jakaś tam forma wyrazu jest inherentnie zepsuta, ze względu na to, że... Inherentnie. Nie ma, wiesz, no... to jest, by było bardzo ciężko. Niektórzy mówią, nie, ten gatunek jest tego. Jeżeli rzeczywiście się nie rozwija i buksuje intelektualnie, tam myślowo i jakikolwiek inny sposób, no to tak, ale myślę, że to, co Bartek Walos chciał powiedzieć tak naprawdę i zapytać... A już zapomniałam, no. Nie, ja tylko jako portoparolę... A jeszcze nie zapytałeś? Nie. Czyli mamy refren tej rozmowy. Walos mistrz suspensu, no co dziwo. To jest jak ten pierd na pogrzebie, to jest pytanie Walosa. To jest pytanie zawieszone, wiesz. Ja chciałbym jedno pytanie dla siebie i dwa dla Walosa zawieszone, prosić. Wiesz co, nie, on tak jakby,
ja to trochę się też podpiszę, bo co jednak przejdzie w drugie pytanie, dlaczego w sumie ciężko jest zrobić taką rejestrację takiego wieczoru, po to, żeby jakby uchwycić tę, wiesz, tę magię ze wszystkim. I właśnie, czy jest gdzieś dla ciebie jakieś takie miejsce, gdzie jesteś w stanie, wiesz, postawić cezurę, dobra, do tego czasu to była ta praca, a teraz ją rejestruję w jakiś sposób, żeby mieć jednak jakiś taki footnote albo też milestone, a potem i robię coś nowego, nie? Jakby czy... Jak czy... taki special w stand-upie? Trochę po części tak, ale też wiesz, czy to wynika z tego, że nie jest tak ciężko to zarejestrować, czy raczej to jest cały czas praca na zmieniającym się materiale. To jest pytanie, które drąży wszystkich od wieków. Dlatego Bartek Walos. Ale Bartek Walos, ten to miał to zapytać. Świetny pytanie. On ma ten złoty zwój i po prostu się naigrywuje ze mnie. Siedzi taką, z takim amuletem speech, ty tam wiesz, tak. Dwie ręce podniesione, medytuje. Myślę, że w dużej mierze impro jest związane z doświadczeniem, z doświadczaniem go i uczestniczeniem w nim. Jasne. I dlatego też traci bardzo dużo magii, kiedy jest nagrane. Nawet jeżeli ogląda się to samo, co się widziało na żywo, to oglądane na ekranie już nie jest, nie jest tym po prostu. Jasne. I tak mi się wydaje, że wtedy już proces jest zamknięty i że może to sam fakt, że uczestniczymy w procesie i go oglądamy, jest tak ważnym aspektem, że jak go pozbawimy, to zostają, no wtedy to już musi być po prostu super fabuła i super żarty, no bo w sumie takie można oglądać, no nie? Ale... wtedy to już wchodzi ta część taka scenopisarska. Tak, 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 tak. Ale to też mi się skojarzyło, trochę off top, ale trochę nie. Jak byłam na, bo też mi się przypomniał wcześniej a propos pandemii, tak mi teraz to wróciło, że tak utknęło we mnie, utknęło, nie jest to słowo, utkwiło w moim mózgu, utknęło jak drzazga. Gwóźdź. Gwóźdź taki, jak byłam na konferencji, słuchaj, byłam na konferencji o impro, wyobraź sobie, bo było coś takiego. Tak. Że tego mi brakowało do zestawu po prostu konferencji o impro. Plakietki tej. Tak, tak, tak. W Budapeszcie to było. I był, był gość, Declan, nie pamiętam nazwiska, ale Węgier, który jest też doktorem jakichś nauk i jest naukowcem i pracuje przy jakiejś sztucznej inteligencji, różnych takich futurystycznych rzeczach. I miał tam prelekcję dotyczącą właśnie przyszłości i impro i przyszłości i tego, jak świat będzie wyglądał i gdzie będzie miejsce impro. I powiedział coś takiego, że jakiś tam wielki procent tych zawodów niedługo zostanie zastąpiony przez maszyny. Dokładnie. Bo już teraz to się dzieje, automatyzacja postępuje, jesteśmy tam w tej jakiejś czwartej czy którejś rewolucji przemysłowej, informatycznej takiej teraz, cyfrowej. I jeżeli ileś tam rzeczy zostanie zautomatyzowanych, to będzie coraz mniej rzeczy, które polegają na interakcji z ludźmi, a ludzie pozostaną ludźmi, ludzie się nie scyfryzują. Więc to może być, dlatego mi się skojarzyło z tym, że może to też jest coś w tym po prostu, że to jest na tyle ludzki kontakt i bycie tu i teraz i faktycznie obcowanie z emocjami drugiej osoby, a nie z rejestracją ich, że może dlatego to jest tak ważne, żeby to oglądać na żywo. Ale to jest, wiesz, tak jak mówię, od tysięcy lat ludzie się na to zgadza się. Choć, nie, no to tutaj też jest kwestia, to już naprawdę kończąc, to tak indywidualnie, nie? Czy to nie budzi tak trochę też czasami frustracji, że to jest jakby... Oczywiście. Wiesz, wieczne kardio. To jest wieczne kardio. A nie ma tego startu. Nie, to jest masakra, no. To jest kiedy masakra. Maraton? Nigdy. Co? Tak, na maksa, no jakby nie ma tego, no bo co ja mam pokazać ludziom na przykład, jakby robię to... Znaczy wiesz, wspominałaś o tym i ja już od razu jakby mówię, no dobra, no skoro jest koncept, którym jesteś w stanie wpleść w sceniczną formę, świadome analizowanie innych form kultury, no to jest już takie, dobra, okej, przynajmniej mam to. To jest w porządku, mogę powiedzieć, że to jest to, nie? Ale czasami tam jest tak, no ten koleś jest wybitnym improwizatorem, no ale tak jakby wiesz, no ale... No a w konkrecie? Kurde, no nie powiem ci dokładnie co, bo byłam na jego występach. Wzruszyłam, śmiałam się, płakałam. No ale to było wtedy, nie? Tak się, ale to było wtedy, to jest straszne. Jest też kolejna taka złota myśl, którą lubię, to to, że najlepszy i najgorszy występ mają jedną rzecz wspólną,
skończyły się. Tak, No i właśnie z impro to jak już skończyły się, to jakby nie masz, jakby masz tylko to, co powiedziałeś. No nie, jakby no nie powiem ci, bo jakby doświadczałam tego wtedy, skończyło się. Tak, ale czy to jest, wiesz, w takim wypadku nie jest też, że jest, wiesz, jako też, abstrahując już od tych wszystkich rozbudowanych elementów, to też jest umiejętność i ją warto też zastosować gdzieś, nie? I czy ty sądzisz, że w Polsce jest dość miejsc, w którym możesz to użyć w ramach działalności artystycznej, komediowej, a czy raczej jeszcze duża, długa droga przed nami? Wiesz co, ciężko mi mówić za całą Polskę, dlatego że ja sobie żyję w Trójmieście, które jest stosunkowo duże. Tak. I mamy, poza tym to środowisko w dużej mierze sama sobie stworzyłam, bo przez te lata po prostu ludzie, którzy chodzili na warsztaty, też już teraz normalnie grają, organizują występy. Odpalałem ci 10%. Trzeba było o tym pomyśleć, kiedy był na to czas. Listen, we're getting on a grand floor! wypalać znaki tak dyskretnie. Tak, 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 tak. No, chociaż czasami to jest tak, że wolałabym może, żeby ktoś cię nie chwalił, że o Jezu, słyszałeś na pewno, każdy słyszał, jak była ta gówno burza straszliwa w internecie po tamtym opisie występu o ruchaniu. Tak jest. Oni chcieli dla Beki, co byłoby zgodne z prawdą, ale napisać, że wszyscy szkolili się u Małgorzaty Różalskiej. I wszyscy mi to mówili z takim kiss of death. Z takimi drżącymi oczami po prostu właśnie, wiesz co myśmy myśleli, jak już się widziałam z nimi po tym wszystkim, nie? Myśmy chcieli napisać, że ty nas szkoliłaś i miałam takie, no, to by było już w internecie na zawsze, a ja tutaj właśnie zostawiam mój pandemiczny etat i on takie, to może teraz impro dla biznesu pocisnę bardziej. I by było, kim jest Różalska? Ruchanie. Elegancko. No i nie zrobili tego na szczęście, Miło z ich strony, ale wiesz co, ja bardziej mówię, że wiesz, jeżeli tam mówimy o takich możliwościach jakby zaprezentowania tego nie tylko w formie na żywo, ale też wiesz, telewizja, tam jakieś się odzywa, jakieś tam formy online'owe i tak dalej. No cóż, to jest też zdolność, która się przydaje na przykład w byciu aktorem, aktorką komediową. I czy ty sądzisz, że w ogóle, otóż, dobra, olejmy Polskę, bo nie da rady, ale czy na przykład w Europie to się dzieje? Czy jest jakaś taka na przykład, wiesz, jakieś produkcje filmowe, które są? Francuzi dość dużo komedii kręcą, to wiem, bo oni tego dużo robią. I czy oni tam na przykład mówią, no dobra, potrzebujemy kogoś śmiesznego i idą do improwizatorów, czy raczej tam to też nie wygląda tak, wygląda tak jak w Polsce, czyli nie? Myślę, że to też oczywiście zależy to od kraju i od tego, jaki status mają improwizatorzy i na ile jest w ogóle świadomość improwizacji i tego, że to też jest forma i improwizatorzy też są komikami i można z nimi coś zrobić. Bo na przykład u nas to, wiesz, jak robili, było podejście do zrobienia adaptacji Whose Line Is It Anyway, no to wzięli nie improwizatorów po prostu, no, poza tam Termosem chyba i Szmowym. Tak. Ale tak, no to jakby wiesz, no, jak chcecie robić impro albo komedię, to czemu nie weźmiecie, czy to właśnie stand-uperów, czy improwizatorów? Tak jak teraz niedługo, o Jezu, nie wiem, czy mogę o tym mówić, jedna osoba będzie grała w komedii, a zajmuje się stand-upem. Co? Tak? Jak śmie. I że może, wiesz, może to się teraz zmienia, tak samo nawet widząc takie głupie może przykłady, ale nawet takie, nawet głupie programy telewizyjne zaczynają być prowadzone przez na przykład stand-uperów, no tak. Nie? No i stand-up ma 997. Dużo... Tak. Głównym bohaterem jest stand-up. Tak. Michał Kutek, ma przygotowanie prawne. Tak, no. Więc... Kłóci się z przestępcami. Tak, oni mówią, nie jesteś prawdziwym prawnikiem. Robi crowdwork na tym, na areszcie. Albo z ławą sędziowską. Sądź! Ale to też widać właśnie, że a propos tego, co mówimy i rejestracji i przebiciu się do świadomości w ogóle, to stand-up ma dużo większą siłę przebicia przez to, że jest na YouTubie i że jest nagrywany i że można oglądać i że dalej jest atrakcyjny. To jest takie uwalniające, jak po prostu zwalasz to wszystko. I wiesz, jakby to jest jak czyszczenie komputera. Jak już nagrasz i wrzucisz? Tak, to jest dosłownie taka satysfakcja, przechadzasz się po folderach, po prostu pamięci tylko pusto. To nie ma znaczenia, tego tak? Muszę pamiętać. I przez jaki czas jeszcze nie masz lęków, bo nie ma nic nowego? Ja nigdy. Co znaczy, nie rozumiem. Nie, zawsze trzeba myśleć o następnej. Wiesz, no co, nie można dogonić smoka. Smoka trzeba gonić. Gotta catch the dragon.
Ale wiesz co, no tak, no to jest też taka skomplikowana sytuacja i ja ostatnio oglądałem chyba taki francuski serial, gdzie, który się zajmuje stand-upem, ale w większości chyba to są improwizatorzy, którzy tam grają, albo przynajmniej aktorzy komediowi, aktorki komediowe, bo na pewno tam też dużo gra takich ludzi ze sceny, ale w sumie jak się zastanowię, to lepiej, żeby rolę dramatyczną grał ktoś, nie, kto umie, wiesz, ułożyć śmieszny sketch i go sam odegrać na przesadzony głos. Co jest zdolnością, którą sporo osób jakby tworzący stand-up posiada, ale raczej, która się potrafi zachować jak człowiek przed kamerą. No co za problem, wiesz? Ale potem, no dobra, a teraz przejdź jak człowiek. Ty, zaraz, ja nie umiem. Nie umiem chodzić, tak. O Jezu, tak, ja robiłam na warsztatach jak w zeszłym tygodniu takie ćwiczenie, że po prostu masz chodzić, a druga osoba później zaczyna chodzić za tobą i cię naśladuje i później ty schodzisz i się wyolbrzymia cechy tego, jak się chodzi. I wystarczy powiedzieć, i nagle widzisz odbicie siebie w cudzych oczach i w cudzym ciele, jest to bardzo dziwne. Ale to jest też w dużej mierze po prostu o tym, co się dzieje, jak, wiesz, jak obiekt, który wie, że jest obserwowany, się zmienia. Zgadza się, tak. Więc tak. Na przykład praca operacyjna policji pod przykrywką regularnie tak wygląda. Tak. Chyba nas widzi, idzie tutaj, dobra, szybko. No wiesz, czytasz gazetę, ale no... I już od razu nie potrafią chodzić, nie potrafią ludzie, w które chodzić, nie? Jak wiedzą, że ktoś ich obserwuje, albo że jeszcze nie daj Boże będzie naśladować, koniec, to jest... To ci gangusy idą tak, wiesz, trzęsąc się takimi krokami, takimi długimi, tak, oni, ty, on się szczaił. No to jestem ja, jak jadę bez biletu autobusem. No robi się człowiek świadomy bardzo wówczas swojego otoczenia, no ale wiesz... Ja nie wiem też, czy w świecie, który coraz bardziej się przenosi do internetu, jednocześnie ze względu na to udostępnia ci tysiące praktycznie sposobów wyrażania siebie, to ten cezus taki, wiesz, filmowo-telewizyjny jest ważny, ale czy ty właśnie w ramach tego, że no jakby masz świadome oglądanie filmu, nie miałaś kiedyś ochoty się zabrać za reżyserię filmów komediowy, których... Tak, oczywiście, tak. Oczywiście, no tylko... No gratulacje, no to... tu masz. Oczywiście, tylko masz, że też po tej mojej szkole filmowej po prostu mam bardzo jasny obraz tego, ile to potrzebuje pracy i czasu. Ojej, to wygląda. Więc to wtedy musisz mieć powiedzmy rok na to, żeby siedzieć i po prostu robić tylko to, nie? I może się nie powieść też. I może tak, a potem może się skończyć tak, że ludzie powiedzą no, to jest skip. Najgorzej, nie? Więc... No tak, bo to jest porzucenie kontroli takie harde. Nie? Bardzo. Rozmawiałem z panem Maciejem Buchwaldem ostatnio i on, wiesz, na ile ma się zakres pewny, ale są też takie, gdzie no, nie jest w twoich rękach. Jeżeli się przelało duże na tą część pierwszą, no, potem tylko patrzysz, jak zobaczysz, jak zmasakrowani moi baby bo. Jak osiedzisz, co to jest? Tak, i wspomniany wcześniej Andrzej Wajda też mówił, że żeby być dobrym reżyserem, trzeba mieć szczęście. Tak. I to też jest prawda, bo możesz mieć umiejętności, ale spadnie ci deszcz i tyle racja. Z tego będzie. I koniec, tak. I wszystko. Miała być szarża, wiesz, miały być piękne tutaj toalety, miały być tak pięknie. Ale pan Wajda swoją drogą, nie wiem, czy oglądałeś może tego film pana Wilczyńskiego, w którym pan Wajda użyczył głos, Wilczyńskie się nazywa? Zaraz, zabij to i wyjedź z tego miasta? A, nie. Nie, bo to po prostu słyszałam, że jest taki, po którym chcesz się zabić bardzo, a to było też na festiwalu w Gdyni, kiedy ja oglądałam wiele filmów ciągiem i wtedy już jakby i tak chcesz się zabić, więc już sobie nie wybierasz takich, po którym najbardziej chcesz się zabić. Polskie kino ciągiem to potrafi. Tak, kilka lat temu zrobiłam sobie taką tabelkę na Facebooku w ramach żartu, że, bo widziałam właśnie powiedzmy 8 filmów i zrobiłam te numerki, że można było dopasować, zgadywać o jaki film chodzi i były elementy obecne w tych filmach i było ludobójstwo, i te wszystkie złe rzeczy tego świata. Tak. I było bardzo dużo tych krzyżyków. I ostatnia rubryka to było podniesienie na duchu na koniec. Tak. Żaden nie miał. Żaden. Tak. Żaden. Tak, tak. Ciekawe. No film, znajomy to mówił, syndrom konika kulaska. Po prostu, gdzie ktoś, wiesz, na hałdę wciąga trumnę ojca i go bombardują. Ale to ja powiedziałam znajomemu Grekowi, improwizatorowi, że coś o polskim kinie i że właśnie, bo wiesz, bo polskie kino to jest takie. On mówi, nie, no ja wiem, my mamy takie powiedzenie. Tak, serio? Jak w polskim kinie? Że polskie kino to wiadomo, że jest takie jak polskie kino po prostu. Aha. Że chcesz się zabić, że jest generalnie depresyjnie i świat jest zły, ludzie są źli. Zgadza się nawet, jak wspomniany Kieślowski i reszta tych luminarzy, którzy jakoś się przebili do świadomości, to co byli straszne. Ponoć prywatnie
jak zwykle się mówi, prywatnie, mega zabawny człowiek. No, witał brawa. Się. Dzień dobry mówił. Tak, tak. Nie, złego słowa nie powiem. A potem, wiesz, piły jedna za drugą, po prostu buła. Smutne. Bo wiesz, to też aż chcę dopytać. W sumie wiele osób, które się zajmuje komedią i też wychodząc ze środowiska improwizacji, gdzieś szuka spełnienia jako tego prawdziwego w rolach dramatycznych i też wywoływaniu jednak tych z tego spektrum emocji. Czy ty uważasz, że co jest trudniejsze, kogoś wzruszyć czy rozśmieszyć? Myślę, że komedia jest trudniejsza. Tak? Że rozśmieszyć jeszcze zależy jak. No nie? Jakby tak, tak, że haha, to pewnie gili, łatwiej. Gili. Nie? Gili, gili to spoko, nie? Ale żeby tak rozśmieszyć tak, tak szczerze, to myślę, że komedia jest najtrudniejszym z gatunków w ogóle. Jasne. I widać to, kiedyś też właśnie w tej mojej szkole filmowej mieliśmy jakieś warsztaty z reżyserem skądś tam z zagranicy i przerabialiśmy jakąś komedię. Scenariusz i tak w przerwie właśnie z nim gadałam i mówię, że mamy w Polsce problem z komedią w ostatnich czasach przynajmniej. A on mówi, nie wy macie problem z komedią, tylko wszyscy mają, jakby cały świat ma, bo każdy chce robić komedię, a nikt nie potrafi. Tak. I powiedz mi, ile widziałaś dobrych komedii w zeszłym roku z całego świata? Racja, bardzo mało jest. Jest. I przyznam, że one są głównie echem takim, są odbiciem czegoś, przywołaniem. Remake komedii, co jest tak. Wow, dawno się nie spodziewałem, że no ale to jest takim trochę, wiesz, symptom po nowoczesności, gdzie ze względu też na finansowanie tych filmów, ponieważ one często powstają na zasadzie takiej, że nie można umorzyć pieniędzy, zwłaszcza te amerykańskie. Choć obejrzałem tam ze dwa takie filmy, to też dwa filmy obejrzałem przez ostatnie 10 lat, ale chyba bym tyle mniej więcej przywołał. Były te takie też filmy, które europejskie, które są zabawne, ale to nie są komedie. Tony Erdman był na przykład bardzo śmiesznym filmem, ale no nie jest wesoły film. Jest śmieszny, ale nie jest wesoły. No. Może się coś znalazło, było jeszcze, wiesz, jakaś tam rumuńska twórczość taka, że się iść tak. Okej. No i zobacz właśnie, ile widziałeś śmiesznych komedii? Może jest też tak, że wszyscy mamy i tak przeładowanie sensoryczne takiej luźnej beki w internecie cały czas. I tak. Chyba nie po co miałbym iść na półtorej godziny, żeby się pośmiać, jak pochichrać grubo, skoro ja sobie mogę odpalić, wiesz, kot się wywróci i to działa, nie? To jest to samo. A tu będę się... No tym bardziej, że dostajesz to szybciej i skondensowane i różnorodne, więc jest to taki przemiał informacji właśnie straszliwy. Zna to, ci powiem, że McDonaldyzacja. Tego jest dużo i to jest w ręku twoim cały czas, nie? Więc ciężko. I jeszcze jest spersonalizowane, że ty kotów nie lubisz, to pies tu spada. Ja mówię, no teraz that's my jam. Ale wiesz co, też zauważyłem, że no nie ma każdy też film zaadaptowany, wiesz, nie ma też tak, że są gatunki już takie 100%, nie? No kino, tak, jak się mówimy, kino superbohaterskie, to jest szalone, bo to jest, mówię, czyli to jest w zależności od tego, jakie tam prowinencji jest bohater, to jest, że on jest z kart komiksu i dlatego to jest cały, tak? To bardzo dziwne koncepcje, ale te filmy są często... To był mój temat magisterki, notabene. Tak? No to w ogóle wiesz o tym, że to często są komedie też, nie? Tak. I one spełniają te same zasady, zapotrzebowania, bym rzekł. Więc jak chce się rozerwać i pośmiać, to idę na Strażników Galaktyki, tam będzie shop, będzie... No to jest świetnie napisane. Tak, i tam też są w ogóle... Bo ja wziąłem ten temat tylko dlatego, że był profesor do wyboru taki, który jest największym jaraczem się komiksami w Polsce, jest mega jakimś tam znawcą. I miałam takie, komiksy są głupie, może sprawdzę, czy na pewno. I wiesz, i właśnie to była adaptacja filmowych komiksów i tam też doszłam do trzech latach wychodzi z piwnicy, tak. Boże, co ja zrobiłam? Jezus Maria, jeszcze oglądałam to na szczęście, kiedy dopiero wyszli pierwsi Avengersi i wiesz, było kilka tych Iron Manów i jeden Thor. Tak. Więc jeszcze nie było tego całego, wiesz, uniwersum Marvela. To był czas tego, ja mam nawet... Ja strasznie lubiłam Avengersów jako komiks i tak mówię, to nie wyjdzie. Nie ma opcji, to tak miałam z Władcą Pierścieni. Tak, nie ma szans. Nie dadzą ciała, wiesz co chodzi? Nie, będę oglądał, mówię, cholera działa. Fuck. No. Tak. No i właśnie, i poza tym, że tam jest w tym komedia i często jest bardzo, bardzo prosto przedstawiona podróż bohatera, albo to właśnie, że bohater ma proste wartości, które mu przyświecają, cele, znaczy może nie tyle, że proste, ale jasne. Że jest jasna przemiana, jest jasny, zły bohater zawsze ma jakąś swoją motywację i że jest to bardzo...
prosto wyłożone podstawowe różne rzeczy. Także to nie jest tak, że ich tam nie ma. One są po prostu w takiej konwencji i może są czasami mało subtelne, ale że nadal są. Nie? To nie jest tak, że nie ma. Chyba ta potrzeba, wiesz, już jest tak, że nie idziesz na komedię, bo komedia jest wszędzie. Więc czemu miałbyś pójść na coś, co się tak bardzo wyspecjalizowało. A z drugiej strony powstają takie małe filmy, nie? Czasami tak, że to są fani komedii. To nie działa, niestety. Rozumiem film horrorowy dla fanów horroru, bo to jest jakby już zabawa konwencją, ale nie można się bawić konwencją, która zakłada, że nie ma konwencji, tylko chce cię rozśmieszyć. To jest dosyć ciekawe. Dziwne. Mm-hmm. Dlatego nie wiem, czy wiesz, metafilmy komediowe nie zawsze działają, a jeśli nie działają, to spektakularnie. No meta filmy komediowe, które byłyby gdzieś tam o komedii, no to jest takie, że tak jak właśnie stand-up po stand-upie, impro, nie? Że, zgadza się. Że problem w tym jest, na przykład na pierwszej chyba stronie jednej z książek o pisaniu scenariuszy bodajże, chyba to było o pisaniu scenariuszy, gość, autor, jakiś lew nazywał, ale nie pamiętam. Jakiś typ napisał książkę i na początku było napisane, że nie pisz filmów o artystach. Tak. Bo nikt ich nie rozumie, tak. Nikogo to nie obchodzi. Tak. I jakby, że ludzie się nie utożsamią. No tak samo z komikami też, nie? I z wyjątków można by tu pokazać oczywiście, ale faktycznie, jak to jest film o udręczonym, wiesz, czy udręczonej aktorce, ktoś... aż szepnąłem mikrofon. Ciekawe, że w sumie kryzys komedii jakoś jest dojmujący na tle właśnie wszystkich innych gatunków filmowych. No ale to wynika chyba, że gatunki trochę już tak się rozmyły. To nie jest już tak, że wiesz, gatunkowość, bym powiedział. Ale to może na inne czasy ta rozmowa. Droga, bo tutaj się powoli już dobijamy do godziny i półtorej rozmowy. Co zawsze jest takim złotym środkiem. Dobrze, bo nie zdążymy zanudzić. Pytania Barta Walosa jeszcze jedno zostało, ale na następne. No. Pytania Barta Walosa, legendarna kategoria. Wabank. Walos za 100. Tak. Słuchaj, gościu, jeśli pizza... Nie, już nie chcę go sprowadzać do pizzy, bo on też je ramen. Ale na sam koniec, jeżeli już jesteśmy w krainach książkowych, to też czy jesteś w stanie polecić jakąś lekturę, jakiś tytuł, który jesteś w stanie polecić ze szczerym sercem, bo to jest w sumie rzecz, którą zawsze robimy na koniec. Może jakąś książkę. Ona Boga. Się czytało. Nie musi być niedawno, nie musi być... No może być też lektura młodości, bez różnicy. Tylko coś, co... Jeżeli byś mówiła do osób, które zwykle nie masz do nich dojścia, to teraz jest okazja, żeby mi polecić. Słuchajcie, przeczytajcie, daj się radę, naprawdę. Nie jest takie złe. Pierwsze 100 słów to jest o tym, że nie można mieć mniej niż 18 lat. Można cokolwiek głupiego, bo tutaj są naprawdę, niektórzy silą się na dość hardkorowe polecenia, ale zauważmy, że zawsze też znajdzie się też coś, co takiego, wiesz, luźnego. Wiesz co, ja czytam dużo rzeczy i często po łebkach albo naraz, więc ja teraz czytam pewnie z 6 książek, podejrzewam, które z których każdej jeszcze nie skończyłam. Jasne. Od roku na przykład. Więc i od fantazy przez jakieś właśnie o komedii albo fantazy? Reportaży. No. Wiesz, jakie? Na przykład a propos adaptacji, które tak. Nie może wyjść, to Amazon ostatnio wypuścił Koło Czasu, to jest taka seria Roberta Jordana. Roberta Jordana, tak, zgadza się. Co, znasz go? Znam. Nie, no ja fantazy dość dużo czytałem. Tak? A czytałeś Koło Czasu? Nie, też było mi polecane, tego serialu nie oglądałem, ale zawsze... Jest świetna adaptacja, naprawdę, jestem w szoku, z całą moją rodziną, bo cała rodzina czytała, to powiem ci może tylko, poza Kołem Czasu, bo jeszcze zaraz powiem o Kole Czasu, to ogólnie polecam reportaże z wydawnictwa Czarnego różne, dlatego, że można się po prostu... akurat można się po prostu dużo właśnie o świecie dowiedzieć. Zgadza się, tak. Po prostu, nie? O tej normalności, jak normalność jest różna, jak jesteś w innym miejscu. Tak, podpisuję się pod tym. Charakterystyczny też font oraz
grzbiety, bardzo łatwo je wypatrzyć. Tak, i a propos grzbietów, to właśnie ta seria Koła Czasu wychodziła od lat 90. Mhm. I ja jeszcze wtedy nie umiałam czytać, i tylko patrzyłam na nie na półce na te książki. Jasne. I zawsze miały takie kolorowe, śmieszne, oldschoolowe fantasy, wiesz, te okładki. Tak. I z każdym rokiem po prostu ich przybywało, bo tata sobie czytał i kupował na bieżąco. Tak, tam jest i chyba dopiero 30 coś kolejnego. To dużo. Też zależy od wydania, no bo niektóre w Polsce się dzieliło na dwie książki. Ach, jasne. I dlatego takich dużo nagle było. Ale bodajże w zeszłym roku wyszła ostatnia, więc to wiesz, okay. To przez 30 lat wychodziło. Tak. I w pewnym momencie też tak właśnie i siostra zaczęła czytać, i mama czytała, mhm. Ja czytam. I było takie, ha, ale by było głupio, gdyby zmarł, zanim skończył. Tak. I szybko Wikipedia nie żyje. Tak, tak, tak. I on zmarł, ale Sanderson za niego dokończył, jakby z jego błogosławieństwem. I... To też chyba Świat Czarownic, też podobny miał pani, jak się nazywała, twórczyni parki, nie, już nie pamiętam, ale w pewnym momencie ona w ogóle już tam nie miała nic wspólnego, ale natłuki tego, wiesz, 60 kilka. No chyba, ale podobno dobrze akurat, że tam Sanderson wjechał, bo już Robert Jordan pod koniec życia się podobno bardzo rozwlekał w opisach, więc... A i tak, a na początku już jest dużo opisów, więc to jest takie oldschoolowe dosyć to fantasy, ale jest bardzo satysfakcjonujące, jeżeli ktoś lubi takie klasyczne fantasy. No to podwójne, ale coś oderwane od świata i najbliżej jak się da naszego, to trzeba przyznać. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ja również dziękuję. Moi drodzy, moją gościnią była Gosia Różalska, a to było Nieporozumienie.